namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep nam zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl Największa moc pomagania. Zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl Dzień dobry. Wojciech zależy PL. Ten świat jest nasz. A dzisiaj drodzy widzowie kolejna debata na naszym kanale. Tym razem porozmawiamy o tym czy Polska powinna wejść do strefy euro. Debatować będą dr Artur Bartoszewicz Szkoła głównohandlowa; Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam Państwa serdecznie. Profesor Artur Nowak-Far Szkoła głównohandlowa; Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Andrzej Sadowski prezydent centrum imienia Adama Zfifa. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Paweł Wojciechowski Instytut Finansów Publicznych były minister finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Standardowo na początku garść ogłoszeń. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do aktywności pod tym filmem, do zostawienia kciuka w górę, no i oczywiście do niezliczonej ilości komentarzy. Zachęcamy do wypowiadania się, czy państwo są za wejściem do strefy euro, czy przeciwko. No i oczywiście prosimy o mnóstwo argumentów. Do tego przypominam o naszym sklepie z najlepszymi na rynku książkami ekonomicznymi i biznesowymi dla najmłodszych. zależy.pl no, i oprócz tego na naszym sklepie mogą Państwo pobrać za darmo kilkanaście, aż kilkanaście książek o tematyce gospodarczo-ekonomicznej. Na samym dole sklepu wystarczy przeskrolować i tam właśnie te książki są do pobrania. A my tymczasem przechodzimy do sedna. I na początek prosiłbym każdego z Panów o krótką, maksymalnie dwu-, trzyminutową wypowiedź, czy, no właśnie, Panowie są za tym, żeby Polska weszła do strefy euro. Po kolei zaczynamy dr Artur Bartoszewicz. Ja, moje stanowisko, czy moja ocena tej sytuacji jest dosyć proste i jednoznaczne. Ja nie jestem zainteresowany wstępowaniem Polski do strefy euro. Uważam, że jest to prerogatywa władcza prowadzenia polityki pieniężnej na poziomie państwa i korzyści, które możemy generować z prowadzenia, samodzielnego prowadzenia polityki pieniężnej w naszej gospodarce już od lat są wysokie i wskazują, że taka efektywność utrzymywana dalej przez posiadanie. Polskiego złotego daje nam czy da nam silniejsze mechanizmy rozwojowe, tym bardziej, że przez lata tracimy silnie władztwo dla polityki fiskalnej, więc porzucenie tych dwóch polityk objawiałoby się utratą suwerenności. Profesor Artur Nowakwar. Ja jestem za wejściem Polski do strefy euro, za przyjęciem wspólnej, wspólnego europejskiego pieniądza euro, dlatego że uważam, że to po prostu jest dla Polski korzystne z wielu powodów. Ale jeden z takich ważniejszych, o których warto by było wspomnieć, a to jest to, że Polska powinna jak najgłębiej integrować się z za sojusznikami zachodnimi, jak najgłębiej integrować się w ramach Unii Europejskiej a dlatego, że zasadniczo cała ta integracja z Unią Europejską jest po prostu dla Polski korzystna. Andrzej Stanowski. Jeżeli przyjęcie euro, tak jak to określał raport Narodowego Banku Polskiego w roku 2024, miałoby przynieść Polsce od razu większy wzrost gospodarczy i większy dobrobyt, to byłbym... Jeden z pierwszych za przyjęciem, ale niestety tak się nie stało w żadnym z państw, które przyjęły euro, o czym chociażby świadczy raport Komisji Europejskiej w dziesiątą rocznicę prowadzenia euro, i warto się zastanowić, czy faktycznie ma to jakieś większe znaczenie. Stąd i przeciwnicy i zwolennicy przyjęcia euro podają argumenty, które nie zostały zweryfikowane jednak przez dosyć bogatą historię ostatnich dekad. I profesor Pierwsze Pierwsza sprawa to pytanie, czy Polska powinna wstęp, wstąpić do strefy euro. Jest bezprzedmiotowe. Polska oczywiście zobowiązała się o przystąpienie do strefy euro w traktacie akcesyjnym i po zakończeniu derogacji, którą obecnie mamy, to jest jedyny niewypełniony warunek, powinna do strefy euro przystąpić. Więc pytanie jest tylko, kiedy na to się zdecydujemy. A dodatkowo Polska oczywiście jest w Unii Gospodarczej i Walutowej. Te akurat argumenty dotyczące braku korzyści z wejścia do strefy euro nigdy nie zostały potwierdzone empirycznie. To znaczy, nie ma takich dowodów, że własna polityka pieniężna jest korzystna, jest korzystniejsza niż uczestnictwo w strefie euro. Jest, było wiele raportów, zarówno ten, o którym pan Sadowski wspomniał dotyczący przygotowany przez Narodowy Bank Polski, ale późniejsze raporty również pokazywały niejednoznaczną, jak gdyby, ocenę tych efektów. Ja mogę przytoczyć konkretne elementy tej oceny, co Polska traci, co Polska zyskuje, ale dochodzą do tego wszystkiego różne elementy, tak zwane polityczne, właśnie wspomniane przez pana, pana profesora, elementy utraty suwerenności, więc każda integracja. Wiąże się z oddaniem części tej suwerenności. Więc to jest element polityczny, ale, ale nie do końca może być ekonomiczny, bo tych ekonomicznych, empirycznych dowodów na, na to, czy Polska powinna wejść, czy nie, one są niejednoznaczne. Padło tutaj co najmniej kilka argumentów. Może zaczniemy od tego argumentu profesora Artura Nowaka Fara, który wspomniał, że Głównym, być może nawet najważniejszym powodem jest to, że my po prostu powinniśmy się integrować tak bardzo jak to możliwe z Zachodem, bo to jest w naszym interesie. Co panowie na to, doktor Bartoszewicz? Znaczy, ja uważam, że integracja sama w sobie jest oczywiście wartością, ale pod warunkiem, że realizowana jest na zasadach, które dokonują szacunku wzajemnego i budowania, utrzymania tych modeli rozwojowych, które Poszczególne państwa w swoich strategiach przyjęły. Ja wychodzę z założenia, że jesteśmy w stanie budować wspólnotę europejską przy zachowaniu logiki państwa narodowego. Nie widzę potrzeby, jestem przeciwny budowaniu państwa federalnego, a logika, która mówi o takim. Bez określeniu głębokości integracji no doprowadza do tego. My mamy do czynienia już dzisiaj z niekontrolowanym procesem ze strony państw narodowych, niekontrolowanym procesem pogłębiania integracji i, od, i oddawania prerogatyw w sposób, które nie podlegają jakikolwiek mechanizmom oceny ze strony obywateli państw członkowskich. Przykładem tego, oczywiście, do, to, to jest ten z jednej strony, oczywiście. A cały aspekt fiskalny, o którym wspominałem dzisiaj, mamy kształtowanie reguł fiskalnych i reguł kształtowania budżetu państwa przez decyzje, które zapadają z zewnątrz. W jaki sposób pośrednio to też kształtuje rygory czy też skutki w, w mechanizmie pieniężnym, polityki pieniężnej, na które odpowiadamy, posiadając własną walutę i bank centralny. Hmm. który posiada swobodę działalności jeszcze prowadzenia polityki pieniężnej, ja uważam, że jeżeli oddamy hmm. tę prerogatywę, to automatycznie jakby dążymy do, czy oddajemy, czy kształtujemy te reguły w sposób niekontrolowany dla powstania państwa federalnego, a to nie podlegało w żaden sposób decyzji w momencie przystępowania Polski do Unii Europejskiej. Ja myślę i jestem przekonana, nawet kwestia mojego przekonania, ale badania społeczne potwierdzają, w jaki sposób, w jakiej świadomości Polacy podejmowali decyzje i zapisy traktatowe, na które pan profesor zwraca uwagę co do konieczności przyjmowania, Euro nie były w świadomości społecznej i do dzisiaj ta świadomość jest potwierdzona dysonansem informacyjnym, ale też rozbieżnością ocen tego zjawiska. Więc uważam, że jeżeli mielibyśmy podejmować decyzję czy dyskusję na ten temat realną, to ona powinna podlegać ocenie społecznej w celu weryfikacji, bo. Przykładem takiego nadużycia jest równoległość stosowania polityk, które są narzucane przez. Unię Europejską, polityka Zielonego Ładu, która dzisiaj paraliżuje polską gospodarkę, nie tylko polską gospodarkę, i która podlega silnej krytyce i pokazuje, w jaki sposób narzucane autokratycznie rozwiązania no, nie wpisują się w logikę pozytywnej integracji, która by uznawała u wszystkich uczestników tego procesu za, za równych, a nie tych, którzy z jednej strony podejmują działania kolonizujące, a z drugiej strony państwa, które podlegają takiemu procesowi. To zaraz wrócimy do pana profesora, tylko jeszcze właśnie pytanie do pana Andrzeja Sadowskiego. Czy ten argument dla pana, że tak, euro tak, bo musimy się jak najbardziej integrować z Zachodem, jest zasadny? Może był zasadny w momencie, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, tylko od tego momentu zauważmy, co nastąpiło. Kilkanaście lat temu w Warszawie miała miejsce konferencja, która skupiła think tanki Unii Europejskiej i think tanki azjatyckie, poświęcona właśnie europejskiemu modelowi integracji politycznej i ekonomicznej. I po prezentacji dokonań unijnych, głos przedstawicieli think tanków państw azjatyckich był taki, że bardzo dziękują. Za pokazanie tych wszystkich rzeczy i dokonań Unii Europejskiej, bo teraz doskonale wiedzą, jak nie należy postępować i jak nie należy iść drogą europejską. Zauważmy, że od czasu, zwłaszcza spekulacyjnego krachu na rynkach finansowych lat 2007-2009, model integracji europejskiej, zarówno polityczny, jak i ekonomiczny, przestał mieć jakąkolwiek siłę oddziaływania na resztę świata jako rozwiązania modelowe. Zauważmy też, że w tym raporcie, właśnie z okazji dziesiątej rocznicy wprowadzenia euro, Komisja Europejska przyznała, że wprowadzenie euro było sukcesem, ale wyłącznie sukcesem politycznym, z tego względu, że pod względem ekonomicznym państwa, które przyjęły euro, no jednak zanotowały, co musiała Komisja przyznać, i spadek tempa rozwoju gospodarczego, i zwiększone bezrobocie. Stąd euro nie stało się tym, o czym mówił raport Narodowego Banku Polskiego, że z samego faktu przyjęcia euro będziemy mieć wyższy wzrost gospodarczy, a tym samym ma się to przełożyć na dobrobyt. Poza tym pamiętajmy, że Unia Europejska, która przyjęła niezwykle ważną strategię w 2000 roku, zwaną Strategią Lizbońską, porzuciła ją po dekadzie, a to właśnie Strategia Lizbońska miała uczynić obszar Unii Europejskiej pod względem gospodarczym jako Przodujący na świecie, czyli strategia lizbońska miała doprowadzić do wyprzedzenia pod względem rozwoju gospodarczego USA, a tak się nie stało. Dzisiaj, właśnie jak popatrzymy i weźmiemy założenia strategii lizbońskiej. To jest ona dzisiaj miarą zacofania Unii Europejskiej. W zeszłym roku Komisja Europejska też przedstawiła raport dotyczący innowacyjności Unii Europejskiej, czy państw Unii Europejskiej, gdzie musiała przyznać, że następuje pogłębienie E, dysproporcji czy przepaści e, pod względem innowacyjności państw Unii Europejskiej wobec już nie tylko Unii e, USA, ale tak samo Korei Południowej. Coraz więcej krytycznych technologii powstaje poza Unią Europejską, stąd model integracji, jaki Powstał po porzuceniu strategii lizbońskiej 2010 i jest gospodarczo zacofany. To jest, prowadzi do po pierwsze deindustrializacji i depopulacji kontynentu europejskiego. Panie profesorze, dużo sceptycyzmu. U pana Bartoszyza i Pana Sadowskiego. Ale pan sceptycyzm. mówimy o faktach, a nie o, o odczuciach. Nie mówimy o faktach, bo nie do końca one tak wyglądają, jak zostały przedstawione. Mówimy o raportach Komisji Europejskiej. Przepraszam bardzo, ja nie zmyślam, tylko podaję źródła. No więc zacznijmy od samego początku. Integracja europejska jest tego rodzaju. Integracją, w której Polska jest jej współwłaścicielem. Czyli krótko mówiąc, nie ma takiego modelu, który tutaj został jakoś zarysowany, że jakaś Unia Europejska, która jest poza Polską, Polska nic do tego nie ma, no to ona narzuca nam jakieś, jakieś decyzje. Raczej mówimy o tym, że jako państwo członkowskie Unii Europejskiej to mamy w tym udział. A I mamy również taki udział, że jeżeli czegoś nie chcemy przyjąć no to musimy zbudować jakąś koalicję, która nas poprze w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej. Więc nie, nie, nie jest tak, że te decyzje przychodzą do nas skąd inąd, a tylko one są nasze, a my musimy za nie wziąć odpowiedzialność i rozliczać rząd każdorazowo za sprawność lub niesprawność w tym zakresie. Druga kwestia dotyczy tego, czy reguły owej integracji, to zwłaszcza w kontekście euro, były znane obywatelom wtedy, kiedy brali udział w, w referendum akcesyjnym. Ośmielam się powiedzieć, że znając sprawę, i również występując jako ekspert w, w, w tym całym przedsięwzięciu, jakim było informowanie ludzi o tym, co jest związane, co jest skutkiem, z czym się wiąże akces Polski do Unii Europejskiej, to mogę spokojnie powiedzieć, że większość pytań, które ludzie zadawali wtedy, to były pytania dotyczące euro. Co jest zadziwiające, dlatego że ostatecznie przecież Polska weszła, ale weszła właśnie w warunkach derogacji, czyli wcale nie przyjęła tego euro od razu. Ale też z tego powodu warto też przypomnieć, że pierwszy w ogóle plan dotyczący przystąpienia Polski do strefy euro przewidywał, że Polska miałaby przystąpić do strefy euro w 2006 roku. To się nie wzięło znikąd, tylko właśnie się wzięło z tych pytań, z tych pewnych oczekiwań ludzi, którzy wtedy myśleli o tej Unii Europejskiej, jako czymś, co jest w zasadzie koniecznie związane ze strefą euro. Trzeci fakt, który tutaj powinien być skorygowany, to znaczy podany, a nie tak, żeby wyjaśnić sprawę, polega na tym, że reguły dotyczące koordynacji polityki małogospodarczej, w tym fiskalnej, one są zawarte w artykule 121 i 126 traktatu. I to są przepisy, które już wtedy obowiązywały. One się nijak nie zmieniły, a one dotyczą właśnie koordynacji, zwłaszcza w zakresie fiskalnym, tak jak pan doktor zechciał to, na to, to zauważyć, ale w tym kontekście w zasadzie a zasadnicze ramy Tutaj prawne, one istniały w momencie wejścia Polski, przystąpienia Polski do strefy euro, więc się nic nie zmieniło. Zmieniła się nieco ich treść, ale z tego powodu, że ta treść po prostu musi odzwierciedlać rozwój zarówno integracji, jak i rozwój gospodarczy państw członkowskich. I teraz jeszcze jeden argument tutaj jest niezmiernie ważny, dlatego że jak mówimy o tej integracji, to zwróćcie państwo uwagę, że nie możemy mówić uczciwie w ten sposób, że no, ta jakaś integracja nam się nie podoba, dlatego że ona nie realizuje jakichś jakiś celów, które my uznajemy za legitymowane w tym cele właśnie takiego rozwoju, dlatego że jednocześnie przecież tutaj ta nasza de de debata dotyczy strefy euro. I moje pytanie jest takie, czy pozostawienie państwa, państwom tych walut a, narodowych, a zwłaszcza Polsce waluty narodowej, to jest droga do tego, żeby właśnie jak gdyby wyjść o, z owych pułapek, o których wspomnieli moi znakomici przedmówcy. I ja myślę, że taki jungtim, które tutaj miałoby powstać, jest po prostu nieistniejące. Nie ma. Dlatego, że o co innego to jest polityka rozwoju a, i w tym te strategie lizbońskie i tak dalej, a co innego jest postulat, który tutaj jest jak gdyby tak suflowany troszkę pod, pod w sposób zawoalowany, że a to w związku z tym nie przystępujmy do strefy euro i nie, przyjm, nie przyjmujmy tego wspólnego pieniądza europejskiego. Pytanie jest właściwie, co ma piernik do wiatraka? I druga kwestia, która jest tutaj niezmiernie ważna, to jeżeli kupimy te recepty takie, nie przystępujmy do strefy euro, to drodzy Państwo, trzeba również powiedzieć, że w tej chwili, co było do przewidzenia, dominująca większość państw członkowskich, Ponkowskich Unii Europejskiej już jest w strefie euro, ma ten jednolity pieniądz euro i nieprzyjmowanie tego pieniądza euro jest receptą na wyizolowanie i zmarginalizowanie Polski w Unii Europejskiej, pozbawienie ją wpływu na kluczowe decyzje gospodarcze w Unii Europejskiej. Mechanizm, który tego do, dotyczy, to jest taki, że jak jest państwo w strefie euro, to jest w tak zwanej Eurogrupie to jest takie forum przygotowawcze Rady do spraw e, 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 finansów i gospodarek. I e, państwa z strefy euro mają po pierwsze wspólne interesy wynikające z tego, że mają ten wspólny pieniądz, a po drugie, że właśnie uzgadniają wspólne stanowiska. Polska w tej chwili jest w mniejszości. Jest w związku z tym bardzo łatwo ją przegłosować w sprawach dotyczących gospodarek i finansów. A i dodatkowo, no w związku z tym, jakby też oczywiście, może budować jakieś, czy starać się budować jakieś koalicje, a takie, które no jakoś uwzględnią tę konfigurację bardzo swoistą, ale z kim ona będzie to budować? W tej chwili będzie budować z Węgrami, które nie mają wspólnych interesów z Polską, będzie budować z Czechami, którzy, którzy mają troszkę interesów zbieżnych, ale część to są niezbieżne interesy, natomiast z pozostałymi państwami róż raczej nie będzie budować, dlatego, że przecież Bułgaria i Rumunia za chwilę wejdą do strefy euro. Ponownie mnóstwo argumentów, za chwilę będę o nie... Pytał panów, którzy nie są przekonani do strefy euro. Natomiast jeszcze pytanie do profesora Wojciechowskiego. Jak pan patrzy na ten argument, że jeszcze zanim przejdziemy do wprost ekonomicznych, to że po prostu wstąpienie do euro strefy euro jest w naszym interesie, bo się integrujemy w ten sposób z Zachodem? No i oczywiście, jeżeli ma pan już jakieś uwagi do tego, co mówili przedmówcy, to również prosimy. No przede wszystkim zacznę od tej uwagi ogólnej, tak, że nie wiedzieliśmy w czasie niepoświadomości społecznej, że jak wstępujemy do Unii Europejskiej, to wstępujemy. Też do euro, i to jest teraz pytanie o te argumenty, że coś u mnie nam narzuca, tak? No, oczywiście, tak jak pan profesor Nowakwar powiedział, no to było w traktacie, tak, i to, to było to był scenariusz też aspiracyjny dla wielu Polaków. Wtedy wydawało się to niemożliwe, żebyśmy szybko wstąpili do strefy euro. Przypominam, że Polska tylko trzykrotnie spełniała kryteria Maastricht w ogóle wejść do strefy euro, więc to nie było takie oczywiste, tak? To mówiliśmy, że jesteśmy za biedni, żeby od razu wejść do tej strefy dobrobytu, ale to był scenariusz aspiracyjny. Natomiast czy Unia nam coś narzuca i tu padło sformułowanie autokratycznie, no jeżeli w ogóle to jest rzeczywiście możemy mówić o merytokracji, ale nie autokracji, do czynienia z autokracją, wręcz mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka lat, kiedy Unia w zasadzie broniła nas przed zapędami autokratycznego populizmu, które mieliśmy do czynienia w Polsce. I to się zmieniło po wyborach, więc oczywiście te elementy, tak jak było powiedziane, że Unia nałożyła Polski znaczy Zielony Ład no, nie narzuciła, tylko polski premier. Premier Mateusz Morawiecki zgodził się na tę na koncepcję. Gdyby nasza polityka była bardziej asertywna w ramach struktur unijnych, to może byłoby inne rozwiązanie. Natomiast, jak to, co powiedział pan profesor Nowak-Far, my nie uczestniczymy. W grupie państw Eurogrupy, tak, która jest tym, najpierw się zbiera, a potem dopiero jest rozstrzygane, są inne kwestie na innych forach. Tak. Więc e, jesteśmy w strefie, która dzisiaj wynosi niewiele ponad 10 tak, gospodarki unijnej, czyli na, trochę na marginesie. Ja byłem ambasadorem przy OCD, prowadziłem Radę OCD i najpierw zbierały się państwa członkowskie, zanim dopuszczone były państwa, tak zwanego wzmocnionego zaangażowania z którymi się rozmawiało szerzej, tak? I te państwa w trakcie akcesji, tak? Te państwa były traktowane inaczej. Czyli jeżeli my chcemy być w wiążeń decyzyjnym versus utrata, nie utrata, nie utrata, bo to jest takie mocne, utrata, to jest takie kompletna utrata, tylko, tylko, tylko sposób jak gdyby pogłębionej integracji, która zmienia naszą relację w zakresie suwerenności w ramach Unii Europejskiej, to powinniśmy być w strefie euro, tak? Oczywiście, żeby mieć większy wpływ na decyzje gospodarcze, i wtedy może nasza polityka również była bardziej skuteczna. To jest argument czysto polityczny, oczywiście. Natomiast argumentami ekonomicznymi jest to, że rzeczywiście nastąpiła synchronizacja cyklów koniunktury w strefie euro. Sama Unia, sama Unia Europejska, strefa euro uległa dużym reformom po kryzysie finansowym, który. Rozpoczął się w 2008 roku. I w zasadzie te wszystkie mechanizmy naprawiły strefę euro do tego stopnia, że możemy czuć się bezpieczni, tak? I te wszystkie dyskusje suwerennościowe tylko podgrzewają atmosferę i związane są ze sklejaniem autoeuropejskiej retoryki, która ma miejsce w każdym kraju, tak, że ta Unia złaci, biurokraci unijni z Brukseli, coś nam narzucają, tak? Państwa narodowe się bronią, gdy tymczasem sami jadą do Brukseli i same decydują o, tych, o tym prawie. Jeżeli Polska będzie zmarginalizowana, nie przystępując do strefy euro, no to nie liczmy na to, że będziemy mogli współdecydować o najważniejszych sprawach w Unii Europejskiej. Tak, teraz przekazuję głos panu Andrzejowi Sadowskiemu, i wydaje mi się, pozwolę się jeszcze wtrącić, że takie dwa ciekawe argumenty, które tutaj padły, to czy to, że państwa miałyby powrócić do walut narodowych, to miałoby oznaczać wyjście z pułapek? I drugi, no, że jeżeli my nie wstąpimy do tej strefy euro, to będziemy niejako zmarginalizowani w Europie, no bo z kim mamy mieć tą więź interesów z, z Węgrami, z Czechami? No ale to, zacznijmy może od yy, przywrócenia, jak w, w Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie walutowej, i do tej pory jest naprawdę. Otóż nieprawdą jest, drogi kolego, że zostało naprawione po kryzysie 2008 roku. Zauważ, że suma bilansowa Europejskiego Banku Centralnego zwiększyła się z 1 biliona 600 miliardów w roku 2007 do 5,3 bilionów w 2018 i to jest zdarzenie odnotowane w skali świata bez precedensu. Fałszowanie waluty, jaką jest euro, nie pomogło, mimo bilionów transferów do państw posiadających euro, aby znacząco poprawić ich sytuację ekonomiczną, o czym zresztą samokrytycznie przyznają sami liderzy czy decydenci Unii Europejskiej. Stąd Unia Europejska nie wyszła z tego kryzysu sprzed, można powiedzieć, prawie dwóch dekad. Także to wcale nie jest w prawda świetle chociażby tego stanu rzeczy. Miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji Narodowego Banku Polskiego jakiś czas już po tym krachu na rynkach finansowych, i przedstawiciel Deutsche Banku stwierdził, że faktycznie strefa euro nie jest najlepszą strefą właśnie po tym kryzysie, gdyż państwa znajdują się na tak różnym poziomie rozwoju gospodarczego, że potrzebują zupełnie innych polityk monetarnych. Stąd Państwa takie jak chociażby Hiszpania mają inne potrzeby wzrostu gospodarczego niż Niemcy, które zadawalają się poziomem rzędu 1 czy 2%. Stąd bardzo trudno jest prowadzić wspólną politykę dla tak zróżnicowanych obszarów gospodarczych. I to mówili przedstawiciele ze strony zarówno nie tylko Deutsche Banku, ale też Europejskiego Banku Centralnego, gdzie ta chwila krytycznej refleksji po tym momencie, kiedy dochodziło do załamania w wielu państwach posiadających euro, jednak nastąpiła. Wtedy właśnie Polskę chwalono, to co warto przypomnieć, że posiadanie własnej waluty spowodowało, że mogliśmy bardziej elastycznie reagować i o ile w państwach posiadających euro mieliśmy kryzys, to w Polsce, jak ówczesny premier zauważył, mieliśmy zaledwie spowolnienie gospodarcze, co Środą warto odnotować. Błyska. Stąd euro nie okazało się być bezpieczną przystanią w czasie kryzysu, tylko okazało się być jednak pewnym uniemożliwiającym reagowanie państwom w różnych, na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Także to jest taki przypis do stwierdzenia, że sprawy kryzysu z 2008 roku mam już za sobą. Za chwilę przekażę głos odniosę, do... bo tak. Chciałbym tak. jednak, bo, bo, bo to zostanie potem i, i jak Dobrze, będziemy, jasne. Idziemy, od To razu. są bardzo tak, poważne argumenty. Tak. Po pierwsze, kwestia zwiększenia sumy finansowej w bankach centralnych. No, w Polsce też gigantyczne, bo to związane jest mówimy z. Mówimy z... o bezprecedensu w skali świata. Nie, tak, nawet nie w skali bądź... świata I w skali bądź. świata również e, Bank Japonii miał. Nieprawdopodobnie. Również nie w Stanach Zjednoczonych. Je, absolutnie skala, jeśli chodzi o strefę euro wzrostu sumy bilansowej strefy banku centrum, europejskiego banku centrum, była mniejsza niż na przykład Fedu amerykańskiego. Nie właśnie odwrotnie. Ale, to jak odwrotnie. Gdyby, ale z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia obywateli i jak gdyby wzrostu gospodarczego i dobrobytu dla obywateli i przedsiębiorstw, to jest zupełnie inna kwestia, jak się prowadzi, jak się to prowadzi po, polityką monetarną, jaki jest związek między polityką monetarną a polityką fiskalną i to jest druga sprawa, to jest tak zwany znaczy argument. Nie usłyszałem drugorzędny związek. Nie, to jest, to jest na inną dyskusję mi się wydaje, ale dlatego być się o tym rozmawiać. Znaczy się, być ale jak nam. powiedziałam, jeżeli ustalimy fakty, tak? No właśnie. Jeżeli ustalimy fakty, tak? No bezprecedensowy wzrost sumy bilansowej, który wynika z uzowania ilościowego, zapoczątkowany Czyli... przez Japonię... Miał miejsce wiele, wiele lat temu, tak. Potem robiły to Stany Zjednoczone, dopiero na końcu za kadencji Mario Dragiego, szefa Europejskiego Banku Centralnego, doszło do, do zwiększenia luzowania ilościowego i skupu aktywów, tak? W strefie euro. Natomiast, natomiast to, jak gdyby, to jest oczywiście, że pan porówna, jeżeli pan porówna kilka lat, no to może był jakiś rok, kiedy EBC miało większy wzrost. Natomiast ogólnie jak porównamy lata, powiedzmy. Kilkanaście albo prawie 20 lat, prawda, strefy euro, to nie mamy tego zjawiska. Ja tylko do powiedziałem, że dodruk euro, tego pustego euro, nie pomógł gospodarkom ani społeczeństwu. No dobra, to jest kwestia jak gdyby dyskusji, czy y, luzowanie ilościowe polegające na właśnie tym dodruku w cudzysłowie e, wal waluty euro, czy dolara, czy jena, czy złotówki, czy złotego. Je, korzystne z gospodarki czy nie. To jest inna dyskusja, tak? No bo wszystkie, wszystkie banki centralne to robiły. Nie, ale od tego upadały wcześniejsza Unia Wa ale, łacińska, nie od tego, Walutowa, Nie od tego, nie. Przepraszam, od, od, tego, od tego żadna Unia Walutowa Jak nie upadła. Właściwie w, w XIX wieku upadła. O, Unia czyli w XIX wieku zupełnie inaczej nie, funkcjonowały tak, systemy ale to też e, walutowe. Nie, ale nie. Wtedy, wtedy dochodziło do sytuacji takiej, że był pieniądz oparty o jakąś no, kruszę, złoto no, i tak dalej. dalej. To w ogóle mówimy o innych sytuacjach, w ogóle to jest jakieś archaiczne. E, jak gdyby, no tak ekonomia, także, która nie jest... ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj Mówimy banki centralne, ale, powiem, ale mi cały czas pan przerywa, przepraszam bardzo. Więc e, pierwsza sprawa, nie ma czegoś jak, tak, jak, jak fałszowanie waluty, jest zjawisko tak zwanego dodruku pieniądza związane z luzowaniem ilościowe, które wykonują wszystkie banki centralne, w tym w najmniejszym stopniu akurat Europejski Bank centralnych, w porównaniu na przykład do Stanów Zjednoczonych czy Japonii. I w dalszym ciągu dolar amerykański jest walutą rezerwową świata, numer jeden, a euro jest numer dwa. To świadczy o sile tej waluty, a nie o tym, że ta waluta to już jest jakaś, jak powiedziałem, fałszowanie waluty. Kolejna sprawa to jest taka, że, e, m, że e, oczywiście e, mówimy o tak zwanym kryzysie strefy euro. Tego kryzysu strefy euro nie było. Był kryzys zadłużenia niektórych państw członkowskich strefy euro, euro typu na przykład Grecji, bo nie było pewnych instrumentów. Jakich to ich instrumentów nie było? No właśnie, nie było instrumentów pomocy tym państwom w kryzysie zadłużenia. Powstał Europejski system ESM, czyli wspierania fiskalnego dla państw strefy euro, który powstał po to właśnie, żeby pomóc państwom w strefie euro. Powstał państw fiskalny, żeby przyglądać się. Właśnie sytuacji fiskalnej poszczególnych państw członkowskich strefy euro, łącznie z przeglądem budżetów, łącznie z przeglądem państw należących do Unii Gospodarczej i, i, i Walutowej, typu Polska, to jest w ramach tak zwanego semestru europejskiego, czyli tak zwanych planów konwergencji, to wszystko były decyzje, które powstały w, w czasach zaraz po tak zwanym kryzysie strefy euro, ale to nie był kryzys strefy euro, żeby robić tak zwaną analizę ex ante, a nie tylko ex post budżetów. To było bardzo potrzebne. Kolejny instrument, który mogę wspomnieć, to był kwestia Unii Bankowej i w tej chwili trwa dyskusja o w dalszym ciągu wdrażane elementy Unii rynku, Rynków Kapitałowych, i wreszcie jest tak zwana kolejna procedura wyrównywania nierównowag, nierówno, tak? czyli stabilizacja cyklu koniunktury pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi strefy euro. To wszystko są pewne procedury, które w Unii europejskiej i również strefie euro obowiązują, co doprowadza do większej synchronizacji cyklów koniunktury w poszczególnych państwach członkowskich. Nie jest prawdą, że różnice poziomów PKB na głowę decydują o tym, czy Polska powinna wejść do strefy euro, czy nie, bo nawet pisał o tym laureat Nagrody Nobla Robert Mundell, który powiedział w słynnej teorii obszarów walutowych, powiedział, że nie chodzi o... Różnice w poziomach PKB, tylko chodzi głównie o różnicę właśnie w synchronizacji kursów, cyklów koniunktury, i to ma decydujące znaczenie, czy dany kraj może wejść w, do, do strefy, do wspólnego obszaru walutowego, czy nie. I Polska, w wyniku tego euroizacji, tak naprawdę pewnego obrotu, tak, który następuje w wyniku tego, że Polska jest bardzo, że strefa euro stanowi wielki obszar, jak gdyby. W współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, to chodzi o do euroizację obrotu i synchronizację tego kursu walutowego. I również jak gdyby czy możemy wejść do euro, nie zależy tylko te euroizacji czy synchronizacji kursów kursu znaczy w cyklu koniunktury, ale również zależy od tego jaka jest elektryczna rynku pracy i To są te elementy, które wpływają na to, czy Polska może wejść do strefy euro, czy nie. To się bardzo poprawiło i następuje tak zwane zjawisko realnej konwergencji. Czyli możemy tak naprawdę myśleć realnie o wstąpieniu do, do, do strefy euro. Natomiast tak zwana nominalna konwergencja oparta o kryteria Maastricht niestety jest bardzo odległa, ponieważ Polska nie spełnia się żadnego warunku wejścia w strefy euro, więc właściwie można powiedzieć, że możemy zakończyć dyskusję, ona jest bezprzedmiotowa, bo nie spełniamy tych warunków, tak? Przekazuję teraz głos doktorowi Bartoszewiczowi i ja ponownie podkreślę te dwa argumenty, które tutaj przytoczył profesor Nowak-Farr, czyli czy państwa z walutami narodowymi czy te waluty narodowe w poszczególnych państwach miałyby być receptą na wyjście z różnych problemów i pułapek? I ponownie ten argument, yy, że będziemy zmarginalizowani, że będziemy wyizolowani, że z kim wtedy mamy mieć wspólne interesy bez euro? Z Węgrami? Z Czechami? Znaczy posiadanie własnej waluty już nam udowodniła w trakcie zarówno pierwszego kryzysu finansowego 2.829, jak i ostatniego kryzysu, jak głęboko Następowały spadki rozwojowe, PKB i jakie problemy pojawiały się w poszczególnych gospodarkach, i jak szybko Polska, elastycznie posiadając właśnie własną walutę, umiejąc dostosować się do reguł, które w tych warunkach powstawały, potrafiła odbudowywać swoją gospodarkę, i wszystkie analizy wskazują, że jesteśmy najbardziej dynamicznie i szybko. Wychodzącą gospodarką z kryzysów, które napotkały. Europa jest tworem, który dziś jest mało przypomina definicję czy też zjawisko, które było w roku, w roku 2004. No 20 lat różnicy to, są ogrom, to jest ogrom decyzji, które tutaj panowie bardzo często używają argumentu, że są argumenty polityczne, są argumenty ekonomiczne. No niestety. Każda decyzja polityczna poprzedza decyzję ekonomiczną. W Europie nie ma decyzji ekonomicznych, nie ma decyzji realnie opartych na analizach i, i dowodach, tylko są analizy czy decyzje polityczne. Są, zresztą pan profesor powiedział, no jest rada, na którą się zjeżdżają szefowie rządu. Ja tutaj zgadzam się w pełni. Morawiecki jako premier, podpisując bez analizy skutków Gospodarczych i społecznych przyjęcie, na chwilkę wrócę, Zielonego Ładu popełnił kolosalny błąd. Znaczy, ja uważam, że to jest rzecz niedopuszczalna, że to jest ciekawe. W państwie, w, w Unii Europejskiej, nie mamy do czynienia z. Ocenami, analizami, tak jak mamy w ocenę skutków regulacji u nas, chociaż ona jest w wielu przypadkach jedną wielką wydmuszką informacyjną, ale jakiekolwiek informacje o tym, że przyjmuje się jakiś akt prawny i ile on waży w wymiarze kosztów społeczno-gospodarczych, w Unii Europejskiej nie mamy tego typu logiki i bardzo często są to działania o charakterze lobbyingowym, czyli poszczególne grupy interesu. Wymuszają rozwiązania, które później są przedstawiane przez państwo, szefom, szefom państwom członkowskim do, do decyzji, a ja wcześniej przechodzą przez parlament, co jest totalną odzwierciedleniem logiki, w której nie przystępuje się do realnych analiz i potwierdzenia. Gra lobbyingowa i, i jakość. Decyzji tam zapadających jest naprawdę dyskusyjna. Komisja Europejska też podlega temu procesowi, więc no mamy do czynienia z sytuacją, w której te efekty są dalekie od rzeczywistego interesu poszczególnych państw członkowskich. Te poszczególne interesy państw członkowskich nie są analizowane. Analizowani jesteśmy jakąś, jakąś taką szerszą strukturą i masą, a przecież wiemy dokładnie, i o tym rozmawialiśmy, że, że poziom rozwojowy w poszczególnych państwach, struktura poszczególnych gospodar Marek. Rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, gospodarki poszczególnych państw członkowskich. No nie jest tożsama. Tutaj, jeżeli rozmawiamy o kwestii cyklu koniunkturalnych, to oczywiście mówimy o, o całej gospodarce. One w jakiś sposób zaczynają być mniej lub bardziej zbliżone, ale jednak cały czas mamy do czynienia z, z zupełnie innymi potrzebami reakcji w poszczególnych państwach członkowskich w sytuacji zjawisk kryzysowych i dynamizowania gospodarki. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której rozmawianie o polityce pieniężnej, o niej, o niej, o niej rozmawiamy. W sytuacji, kiedy decyduje, decydowalibyśmy się, Bo ja, ja rozumiem pana profesora argumenty, że dzisiaj to jest tak naprawdę jest takie dywagacje. No nie spełniamy żadnego kryterium, więc o czym my w ogóle rozmawiamy, już nie mówiąc o tym, że kryteria są, nie mają żadnych podstaw e, naukowych i, i żadnego dowodu, że tego typu kryteria, jakie zostały przyjęte z Maastricht, one w jakikolwiek sposób odzwierciedlają, e, nie wiem, stabilizację, e, e, Pieniężną w państwie członkowskim. Ja pan, przypomnę, że te kryteria to one powstały jako założenie pomysłu we Francji e, za Miranda, kiedy e, po, pojawił się problem z zapytaniem urzędników, e, w jaki sposób można w ogóle ocenić e, politykę pieniężną i zostało to w ciągu godziny wymyślone, bez żadnej analizy dowodu i przedstawione i rozpowszechnione, i my traktujemy to jako, jako świętą krowę, uznając, że to są jakieś nadzwyczajne kryteria, które decydują o, o czymkolwiek, one niczym nie decydują, znaczy, to są bardzo uznaniowe rozwiązania, które należałoby przyjąć, więc zmierzam do tego, że my mamy właśnie szereg rzeczy uznaniowo wymyśl stworzonych bez żadnego dowodu na zasadność stosowania czegokolwiek. Wymuszamy na państwach członkowskich dostosowanie się do tych warunków, twierdząc, że to może spowodować, jak to zostało powiedziane, przystąpienie do jakiejś obszaru strefy dobrobytu. Ta strefa dobrobytu, jak popatrzymy przed modelem rozwojowym 2004, a 2024, to mamy upadek tej strefy dobrobytu. Zresztą tu prezydent Andrzej powiedział wyraźnie, jak, jak, jakie decyzje fatalne zostały podjęte, rozwojowe i my musimy brać pod uwagę te dwa aspekty. Znaczy, rozmawianie o polityce pieniężnej samodzielnie, bez Brania pod, uwagę, brania pod uwagę środowiska, w której ta polityka pieniężna będzie implementowana, czyli... Polityki fiskalnej, no, jakby wyklucza rozumowanie w, w ramach pełnego, pełnej analizy gospodarczej, pełnej analizy ekonomicznej, i wszystkie te aspekty muszą być podejmowane. Co do wszelkiego rodzaju takiego m, tworzenia m, koalicji, ja zgadzam się oczywiście, że jeżeli przyjmiemy logikę, że koalicja z Czechami albo z Węgrami jest czymś złym, co do zasady, ja nie uważam, bo takie, takie same państwa członkowskie jak każde inne, ja mogę uznać, że Koalicja z Niemcami może dla mnie być dyskusyjna w sytuacji, kiedy gospodarka niemiecka ma całkowicie sprzeczne interesy z stosunku do gospodarki polskiej, więc tu można mieć pewne dyskusje, że to drodzy panowie, no, od 25 lat we Francji jest szkoła wojny gospodarczej od 25 lat, która szkoli co roku 200 ludzi we Francji, żeby bronić. Francuską gospodarkę przed skutkami decyzji, które zapadają w Unii Europejskiej, a przede wszystkim które, które zapadają w gospodarce konkurencyjnej dla nich, czyli gospodarce niemieckiej. Oni mają pełną świadomość, że. Większość decyzji, która w wymiarze fiskalnym i pieniężnym, które zapadają przy sile gospodarki niemieckiej, najsilniejszej gospodarki europejskiej, są niekorzystne dla ich gospodarki. My sobie nie jesteśmy w stanie tego uświadomić. W ogóle jest tabu, nie można w ogóle o tym mówić. My przyjmujemy, że wszystkie rozwiązania, które zostały prze, przedstawione, one są budowane z korzyścią z założenia dla polskiej gospodarki. No nie są takie. Ja bym chciał, żebyśmy zastanowili się, bo tutaj rozstrzygnęliśmy jednoznacznie. No nie ma tematów wprowadzenia Polski do strefy euro, bo nie spełniamy tych abstrakcyjnych wymagań. Więc skoro ich nie, nie, nie spełniamy, to nie ma tematu e, e, realnego. Pozwól sobie wejść. Możemy tylko, już, już, dany, już tak. Możemy tylko i wyłącznie zastanawiać się nad korzyścią rozwiązania, kontynuacji polityki posiadania własnego pieniądza, bądź też zastanowić się nad tym, co tracimy lub zyskujemy realnie. I chciałbym usłyszeć te argumenty, co my zyskujemy realnie w sytuacji, kiedy gdybyśmy Zdecydowali się na ten abstrakcyjny ruch, pozbyli się polskiego złotego. Jaką korzyść? Bo to, że pozbędziemy się ryzyka kursowego, możemy o tym porozmawiać, to, że możemy uzyskać dostęp do tańszego pieniądza pod względem oprocentowania, no to możemy o tym porozmawiać, bo chciał poszukać tych argumentów i ja od razu powiem. To, że mamy zmowę na polskim rynku bankowym i nadzór nieprawidłowo funkcjonuje, no to z tego powodu mamy wysokie stopy realne, procentowe na rynku. To, że są kwestie ryzyk walutowych, oczywiście one były istotne i mogły być istotne w 2024, 2004 roku, a w 2024 roku nie ma problemu, bo instrumenty finansowe, które zostały rozwinięte przez te 20 lat powodują, że przedsiębiorcy nie mają żadnego problemu z funkcjonowaniem na wielu rynkach światowych i to, że będziemy w, w strefie euro, nie, czy były Byśmy, nie powoduje ryzyk walutowych z innymi strefami, innymi walutami, z którymi polscy, polscy pr przedsiębiorcy mają do czynienia i z tego problemu nie robią, bo są świetnie przygotowani do funkcjonowania na rynku globalnym w ramach instrumentarium finansowym, które zostało przyjęte. Przekazuje głos pan profesor Nowakwar. Warto słuchać każdego jednego argumentu, ale wtedy, kiedy on się posługuje y, prawdą. Mhm. A tutaj y, y, trzeba by było powiedzieć parę rzeczy, które y, no, jednak zwrócą uwagę y, y, widzom tego programu na to, że no, wymaga to jednak sprawdzenia. I mhm. pierwsza kwestia to jest taka, że i to zacznę od takich dro drobiazgów, właściwie, bo jak się mówi o koalicjach, tak? Mhm. To oczywiście, że my mamy prawo robić koalicję z kimkolwiek w tej Unii Europejskiej, ale to nie o to chodzi. Ten argument to w ogóle nie tego dotyczy. Dotyczy tego, czy taka koalicja w ogóle ma rację bytu, bo y y może coś dla nas. Że tak powiem, może nam przynie, coś przynieść. A jeżeli my mówimy o koalicji, załóżmy, z Węgrami czy z Czechami w ramach no, tych państw spoza strefy euro, to mówimy o tym, że nawet jeżeli znajdziemy jakiś wspólny punkt widzenia z nimi, co, w co wątpię, a zwłaszcza w odniesieniu do Węgier, to czy to będzie skuteczne, czy nam pomoże przyjąć takie decyzje, które będzie, będą dla nas korzystne w tej warstwie finansowej i gospodarczej. I odpowiedź tutaj brzmi nie, nie, po prostu tak nie będzie. Straciliśmy właśnie wyporność w tym kontekście. Czyli krótko mówiąc, Polska przez to, że jest poza strefą euro, jest mniej skuteczna niż gdyby była w strefie euro. To jest ta kwestia zwykłej arytmetyki dotyczącej większości lub mniejszości, nawet mniejszości blokującej. I druga kwestia tutaj, która wymaga jednak bardzo poważnego, że tak powiem, podejścia, to jest to, że my nie możemy mówić, patrząc prosto w oczy naszym widzom, że Unia Europejska to jest taki w ogóle sposób działania i podejmowania decyzji, który jest nieoparty na ocenie skutków regulacji, bo Polska to tę ocenę skutków regulacji ma. To jest zupełnie odwrotne. Polska przez 8 lat nie, rezygnowała świadomie lub nieświadomie z rzetelnej oceny skutków regulacji i również ze zbierania informacji, które by wsparły jej stanowiska negocjacyjne w Unii Europejskiej. To było, krótko mówiąc, tak nieefektywne, że aż bolało. A stąd być może biorą się również decyzje Unii Europejskiej, w których Polska potrafiła tylko, że tak powiem, powiedzieć i sprzedać jakąś emocjonalność swoją, i powiedzieć: Jestem przeciwko, i tak dalej, ale potem po prostu została najzwyczajniej w świecie ograna, dlatego że nasi partnerzy z Unii Europejskiej mówią: Pokażcie dowody, pokażcie fakty, dajcie dane których ta, ta nasza strona nie miała, bo ich nie przygotowała. Natomiast jest absolutnie nieprawdą, że w Unii, w Unii Europejskiej systemowo nie ma oceny skutków regulacji. Skutki, oceny skutków regulacji są systemowo przedstawiane do wszystkich aktów prawnych i do ważniejszych decyzji. Które są podejmowane tam w tych ramach. I to jest jeszcze w dodatku od wielu lat system doskonalony. To zadam panie, panie Profesorze pytanie. Nie, nie, nie. Ile ja, kosztuje, ja nie zadawałam Panu Zielony pytań. Ład. Ja, jest Poszczególne narzędzia Zielonego Ładu są wyliczone. Gdzie indziej jest Pana argument jakoś sensowniejszy? Dlatego, że w odniesieniu do tego rodzaju instrumentów, jakim jest Zielony Ład, albo również w odniesieniu do polityki pieniężnej, na przykład, i do koordynacji polityki fiskalnej, to jest pytanie oczywiście takie, dotyczące tego, jaka jest ta jurysdykcja analityczna, jak ona jest szeroka. I nie jest to nieprawdą, że, że w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich może akurat ten poziom uogólnienia analizy być taki, że pomija ich dosyć istotne, że tak powiem, interesy. Ale teraz najważniejszym z punktu widzenia euro argumentem w odniesieniu do tej kwestii, którą tutaj, o której tutaj mówimy, to jest właśnie ta. Teoria optymalnego obszaru walutowego, dlatego że ona wyraźnie by wskazywała na to, że istnieją tutaj różnice, załóżmy nie w, roz, w poziomie rozwoju gospodarczego, bo to jest, ja bym powiedział, bardzo mylące określenie tylko raczej w potrzebach po prostu a, y, y, zoptymalizowania polityki gospodarczej i polityki pieniężnej w, w jakiejś tam konkretnej jurysdykcji. Ale teraz uwaga, bo ja ośmielam się powiedzieć, że w zasadzie to my bezpiecznie możemy powiedzieć, że takim optymalnym, Obszarem walutowym to może jest Luksemburg, a, a nawet na pewno. Natomiast sam o, o, Polska nie jest optymalnym obszarem walutowym, i ten argument ja odwracam w związku z tym i, i mówię tak: Jeżeli chcecie tak, jakby stawiać to na, na, na ostrzu noża i powiedzieć, że no, Unia Europejska nie jest optymalnym obszarem walutowym, i w związku z tym ta waluta, jedno, jednolity pieniądz, euro to jest jakoś tam właśnie dysfunkcjonalny w tym kontekście, to dlaczego w takim razie godzimy się na złotego w, w Polsce? Kiedy Polska nie jest optymalnym obszarem walutowym, dlatego że po potrzeby poszczególnych regionów są też zróżnicowane na podobnej zasadzie, jak są zróżnicowane potrzeby poszczególnych państw. I teraz, jak odniesiemy to do Stanów Zjednoczonych, to mamy jeszcze bardziej wyraźnie ten, na te, to, to zagadnienie zarysowane, bo Stany Zjednoczone są tak mocno zróżnicowane, jak jest zróżnicowana Unia Europejska. Czyli jak weźmiemy Kalifornię i jakąś Mo Montanę, to będziemy mieć dokładnie ten sam problem, co nie oznacza wcale, że tam jako ważne są argumenty za tym, żeby zlikwidować dolara albo żeby go wyprowadzić z Montany czy tam z, z Kalifornii. To nie jest ten argument, który to mówię. Od, od, od no, Ale oczywiście, to? tylko byle nie przeszkadzać sobie, bo tak to nie. po Proszę, to To Jeszcze kró krótką ripostę. Ja prosto właśnie do tego zmierzę. Panie profesorze, ja mam pełną świadomość niedoskonałości instrumentu polityki pieniężnej na poszczególnych obszarach, tylko dotykam cały czas, wracam do tej, tego aspektu polityki fiskalnej. Znaczy, to na poziomie państwa, co my jesteśmy w stanie zrobić, to jest dostosować nawet ze względu na regionalizm pewne instrumenty polityki fiskalnej. Jesteśmy w stanie to kształtować w momencie, kiedy nie widzimy tego, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej, tego, że ten model. Unii Europejskiej, do którego, który zaczyna zaczynał, zaczął się rozwijać tak na pewno przez ostatnie 10 lat, bo to jest chyba naj, taki najdynamiczniejszy proces federalizacji, on zaodbiera nam tego typu instrumenty. On raz, że zaczyna kształtować polityki podatki europejskie, które nie były wkalkulowane i oceniane w 2004 roku czy 2006 roku, jeżeli ktoś by jakiekolwiek emocje wówczas wobec strefy Euro miał, ta analiza musi wziąć pod uwagę zmianę prerogatyw wobec państwa narodowego, poziom powstawania. Mało tego, ja cały czas wracam do i chcę pan, panom wskazać, w jaki sposób dzisiaj buduje się budżet państwa i w jaki sposób my jesteśmy Obwarowani politykami sektorowymi, politykami horyzontalnymi i, i koniecznością zapewnienia skofinansowania instrumentów funduszy unijnych, czy też obecnie KPO do, w ramach budżetu państwa, co powoduje, że ta swoboda decyzyjna na poziomie budżetu państwa, czyli możliwość prowadzenia polityki fiskalnej, która by korelowała w odpowiedzi na potrzeby polityki pieniężnej i wzajemnie, czyli budowania polityki mix, jest ograniczona. I teraz, jeżeli my byśmy pozbyli się, jeszcze tej polityki, w stosunku do e, e, polityki gospodarczej, to automatycznie zdejmujemy sobie instrumenty w jakiejkolwiek możliwości reakcyjności na zakłócenia. Więc to jest, mnie, to jest dla mnie decyzja. Stany Zjednoczone mają tą swobodę, Europa w tym zakresie, w takim modelu, który prowadzi, odbiera sobie tą, e, tą swobodę, co w moim przekonaniu, powiedzieliście, że dzisiaj większość weszła do strefy euro, tak jak Wielka Brytania weszła z Unii Europejskiej, ja jestem przekonany, że w perspektywie następnych 10-15 lat będziemy mieli wyjścia ze strefy euro. Bo to będzie dla wielu państw w, w dłuższej perspektywie nie, nie, niemożliwe do osiągnięcia w ramach stabilności gospodarczej, będzie, chyba że uznają te państwa za utratę własnej tożsamości pójście w, w państwo federalne. I, I to jest wybór poszczególnych państw. To jest, to Wejdę jest w słowo, zaraz będzie riposta, jeszcze przekażę głos y, panu Andrzejowi Sadowskiemu i przypomnę kilka argumentów, które padło. Kryzys strefy euro to nie był kryzys strefy euro, to był kryzys zadłużenia. Nie decyduje różnica poziomów PKB, a cykle. Unia nie jest optymalnym obszarem walutowym, ale Polska też nie jest. Stany Zjednoczone też nie są. To nie był kryzys zadłużenia, bo zadłużenie wynika przede wszystkim z kryzysu politycznego i z błędnych instytucji. A chciałbym przypomnieć taki moment przed w czasie negocjacji Polski z Unią Europejską o akcesji. Jeden z naszych członków zarządu był wtedy przedstawicielem Polski do negocjacji w jakimś tam fragmencie. I został poproszony w czasie jednej z rund na rozmowę, gdzie mu powiedziano, ale dlaczego wy nie kwestionujecie tych naszych propozycji? Przecież chcieliśmy, przyjmując Polskie i inne państwa, wywołać naprawę Unii Europejskiej, a wy akceptujecie wszystkie te absurdy, które dzisiaj powodują ograniczenia w Unii, które powodują, że Unia staje się coraz mniej wydolna. I ten stan nie wykorzystaliśmy, że Polska wchodząc do Unii mogła... Wraz z innymi państwami, po prostu powiedzieć, jak w bajce o szatach króla, że król jest nagi, że trzeba jednak pewne rzeczy inaczej ułożyć. Stąd, jeżeli cofniemy się do kwestii właśnie Unii Europejskiej Integracji, której elementem miała być później wspólna waluta, to, to trzeba odwrócić pytanie, dlaczego właśnie przy, nawet przyjęcie euro przez Grecję nie odwróciło sytuację, że państwo się, stało się bankrutem. Było niewypłacalne i jest trwale niewypłacalne przez przynajmniej, jak to oficjalnie podano, że Grecja może spłacić swoje zobowiązania w roku 2070, co jest też mało prawdopodobne. Zauważmy też, że w czasie zarządzonej pandemii, nawet przy tej samej jednej walucie, czyli euro, Francja miała niewiele powyżej 5% inflacji, a Estonia miała powyżej 20%. Czyli mamy tutaj potwierdzenie diagnozę, którą Podobno temu postawił inny noblista Milton Friedman, że no, nie ma takiego przypadku na świecie, żeby jeden bank centralny kontrolował politykę monetarną politycznie niepodległych państw. A póki nie będzie federalizacji politycznej, to niestety posiadanie wspólnej waluty będzie właśnie ciągle elementem konfliktów i problemów. I profesor Nowak-Farbo tutaj, riposta, tak. No tak, dlatego że część z tych argumentów, zwłaszcza pana doktora, bierze się z takiego cały czas gruntownego przekonania, że ta Unia Europejska to jest taki twór, w którym Polska nie uczestniczy i on jest zdolny narzucać Polsce i pewnie jakimś innym państwom jakieś decyzje, który abstrahuje od tego, że my uczestniczymy w tym procesie. I druga kwestia, taka niezmiernie ważna, to jest ta, która łączy te, te, te tutaj ten Mój głos w odniesieniu do tych dwóch głosów, które właśnie wybrzmiały, to jest to, że przecież mechanizm koordynacji polityki fiskalnej i w znacznym stopniu również polityki monetarnej w odniesieniu do państw spoza strefy euro, bo też takie coś tutaj występuje, to przecież to jest tak zwany mechanizm otwartej metody koordynacji, co oznacza, że ona jest jakoś otwarta i ona jest również obliczona na pewne takie, no, na, nazwijmy to, może to, to nie jest dobre określenie, ale doskonalenie, w sensie takim, że ona jest elastyczna, ona umożliwia państwom członkowskim dostosowanie się do tego, co jest jakimś uwarunkowaniem, ale co umożliwia pogłębianie koordynacji, pogłębianie również konwergencji. A I teraz a, mówienie o tym, że w związku te, też z tym a, kryteria konwergencji jakoś nie mają sensu albo nie mają jakiegoś, nie wiem, e, tak jak Pan to wspomniał, e, podbudowy naukowej, to ja nie jestem pewien, czy to jest taki najważniejszy argument w tym zakresie. Dlatego, że ten argument to jest taki jak, a, jak mniej więcej e, posługując się pewną metaforą. Dla, dlaczego przyjęliśmy, że, że człowiek się staje dojrzały w wieku 18 lat? No, jeden jest bardzo. Bardzo dojrzały, a drugi jest dziecinny. To tutaj tak samo, że tak powiem, to gra, bo wie, wiemy, że nadmierne zadłużenie jest niekorzystne dla państwa. Wiemy, że nadmierny deficyt jest niekorzystny dla państwa, wiemy, że nie, brak stabilności e, walutowej jest niekorzystne dla gospodarki. Wiemy, że nadmierna inflacja jest niekorzystna dla, e, dla gospodarki. To, że przyjmujemy w związku z tym w tym modelu otwartym. Ma, e, e, Otwartej metodzie koordynacji przyjmujemy jakieś takie brzegowe warunki, które się mieszczą w tej logice, że to jest to, co powyżej możemy uznać za za wysokie, a to, co poniżej, to mo możemy uznać za akceptowane. Nie ma w tym nic, kompletnie nic złego. A naukowo w dodatku da się to właśnie w takim pewnym przybliżeniu obronić. Dlatego, że wszyscy wiemy, że dokładnie tak jest, jak powiedziałem. Nadmierny deficyt niedobry, nadmierne zadłużenie. Niedobre, nadmierna inflacja niedobra, a te miary to państwa członkowskie przyjęły sobie po prostu rzeczywiście arbitralnie i w procesie politycznym, ale nie zrobiły wcale złej decyzji. Profesor Wojciechowski. Ja bym się zgodził z, z tym, że to są rzeczywiście kryteria dość arbitralne, to w tym się wszyscy chyba zgadzamy. Natomiast to są kryteria, które wprowadzają nas do strefy stabilności, tak? Właśnie kursów walutowych, stóp procentowych, bardziej przewidywalnej polityki pieniężnej, tak, Która oczywiście nie jest zróżnicowana według potrzeb czy oczekiwań państw członkowskich, ale więc w jakimś sensie stabilizuje to strefę, do, strefę, strefę i, i też stwarza pewien komfort poprzez właśnie takie mechanizmy jak europejski mechanizm stabilności, również inne elementy, właśnie jak powiedziałem, ta procedura wyrównywania nadmiernych nierównowag, więc są to wszystkie elementy, które stabilizują tą strefę. Może być strefę euro w pozytywnym kierunku. I oczywiście takie, takie mechanizmy występują we wszystkich uniach walutowych, takich dojrzałych, powiedzmy Stanach Zjednoczonych. Też oczywiście tam jest pogłębiona nie tylko, oczywiście, Unia Walutowa, bo to jest jeden obszar wspólnej waluty, ale również są elementy fiskalne, które uzupełniają pomiędzy Stanami przepływy tak, fiskalne. I ta, ta pogłębiona Unia Fiskalna, jak gdyby jak gdyby wspiera, jak gdyby tą też Unię walutową i wzajemnie, tak? To jest taka, takie sprzężenie zwrotne. Natomiast e, oczywiście e, argument o tym, że e, tu jak gdyby jest to, te, ten argument tym najbardziej, jak gdyby mnie boli, tak? Z punktu widzenia mojego praktyka, tak? Osoby, która przygotowała przez 20 lat w administracji centralnej i współpracowała przy polskich osr ale również od prawie 10 lat współpracuje w Sudrach unijnych przy przygotowaniu pewnych aktów prawnych, regulacji unijnych, no to nie mogę się nadziwić, że w Polsce, jak pan doktor powiedział, tam jakieś decyzje są uznaniowe, bez żadnych analiz i tak dalej, tak, i polski poziom OSR-ów przewyższa te unijne OSR-y. No nie, właśnie wręcz przeciwnie. Nie tylko są bardzo poważne analizy unijne wszystkich polityk przygotowane przez służby w Unii Europejskiej, poszczególne komórki i również sprawdzane przez, przez audytorów i tak dalej, i tak dalej, ale również polska strona zawsze jako uczestnik tego procesu ma możliwość przygotowania własnych, własnych OSR-ów pod te propozycje unijne i dialog jest prowadzony nie tylko z polskim rządem, ale ze wszystkimi partnerami społecznymi. To Unia Europejska w jakimś sensie w ramach pewnych instrumentów dialogu nawet zobowiązuje Polskę do pogłębienia tego dialogu społecznego. To znaczy Unia Europejska w ramach Semestru u, u Europejskiego zwraca Polsce uwagę, że musimy mieć lepsze OSRy, a nie takie jak dotychczas były, czasami są wadliwe albo brakuje pewnych elementów tych OSR-a. Również musimy mieć pogłębiony dia dialog społeczny z partnerami społecznymi. M powolny, powolny, ale bardzo pogłębiony proces tego dialogu, żeby unikać błędów. No, takim błędem na przykład była polska reforma polskiego ładu. Nie będę o innych reformach przypominał. Co do tego natomiast, czy Polska, czy Unia Europejska, ile kosztuje na przykład Zielony Ład? Tak? No Oczywiście takie analizy, analizy były przygotowane w Unii Europejskiej. Polska również to analizowała, ale ten scenariusz nie jest zery Tyle kosztuje Zielony Ład. I nic poza tym. Nie, porównuje się to wobec scenariusza business as usual, czyli wobec scenariusza alternatywnego, co się stanie, jak tego nie zrobimy, tak? Co się stanie, jeżeli nie będziemy wprowadzać OZE, odnawialnych źródeł energii, e, które są tańsze, e, bardziej dostępne i e, nie oznaczają uzależnienia od, y, y, od, y, od surowców z Rosji, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest pytanie, tak? To znaczy dotyczy zarówno elementów bezpieczeństwa, ale również elementów efektywności gospodarowania, tak? I te wszystkie analizy są robione. Jeżeli się robi to jednostronnie, ile kosztuje polski Zielony Ład, no to oczywiście koszt jest ogromny, tak? Ale są alternatywne, ile kosztuje zostanie tam, gdzie jesteśmy. Te wszystkie analizy są, są przygotowane. Natomiast jeszcze posłuży się analizami dotyczącym samej strefy euro, tak? W Polsce było wypracowanych nie tylko przez Narodowy Bank Polski, ale wielu innych ośrodków badawczych, niezależnych takie analizy. Były oceniane skutki mierzalne, tak jak niższe koszty transakcyjne, niższe procentowanie kredytów, niższe koszty obsługi długu, ale też jednorazowa wymiana walut, która jest kosztem dla Narodowego Banku Polskiego i dla Polski. Te koszty mierzalne były oceniane na mniej więcej 1 do 1,5 PKB. Dodatkowo dochodziły koszty, tak zwane skutki potencjalne. I w tych skutkach potencjalnych był ten argument bardzo istotny, który pan doktor podniósł. To był kwestia, jak gdyby niższa. Konkurencyjność możliwa z braku własnej polityki pieniężnej, czyli reakcji na, na, na sytuację cyklu koniunkturalnego, czyli, czyli na przykład zmiana polityki pieniężnej tak tzw. inne instrumenty polityki fiskalnej, która sprowadza się do tak zwanego zjawiska tak zwanych instrumentów wewnętrznej dewaluacji, która miejsce na przykład miała w Grecji czy, czy, czy na Łotwie. To oczywiście jest prawda, tak? tylko to są efekty potencjalne, które są. Nie, nie zostały do końca zmierzone, również, również po kryzysie zadłużenia w strefie euro i faktu, że Polska miała własną walutę, to nie zostało nigdy ocenione tak? ani zmierzone przez, przez no, można powiedzieć, gremium, jakieś ośrodki badawcze, poza hasłami, że no, tak było, bo tak było, bo tak było dobrze, tak zwana oczywista oczywistość. I wreszcie są jeszcze efekty niemierzalne, które istotne są wobec potencjalnej. Akcesji do strefy euro to są czynniki polityczne, tak? Czy współzależność z krajami euro zwiększa na przykład nasze bezpieczeństwo, czy nie? Czy jesteśmy członkiem, będąc członkiem eurogrupy, jesteśmy w stanie wpływać lepiej na politykę gospodarczą, czy nie? I tak dalej, i tak dalej. To kompletnie czynniki niemierzalne, o których była mowa, ale też powinniśmy mieć się na uwadze. Ja wejdę teraz jako moderator, bo wszyscy trzej panowie zgłosili się do riposty. To może po kolei od tego pana, który mówił najwcześniej, czyli teraz pan Sadowski. Może zacznę od nawiązania do tych fantastycznych ocen skutków regulacji, bo gdyby one były faktycznie na takim wysokim poziomie, to nie doszłoby do Likwidacji przemysłu paneli fotowoltaicznych w Unii Europejskiej, a taki ma miejsce w wyniku obecności konkurencji głównie chińskiej, i dzisiaj też, co sygnalizują koncerny samochodowe europejskie, praktycznie wytwarzanie samochodów elektrycznych w Unii poprzez to, że wcześniej przyjęto różne inne regulacje. Ten przemysł nie jest w stanie konkurować z wyrobami czy produkcją chińską. Stąd jednak te osr -y nie są tak doskonałe. Ale wcześniej pojawił się całkowicie fałszywy argument dotyczący, że po co nam historia, po co nam znajomość historii dotyczącą uniwalutowych. Otóż w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy dyskutowano o europejskiej wspólnocie gospodarczej, to za punkt wyjścia przyjęto. Do stworzenia wspólnej waluty, to co stało się elementem procesu zjednoczeniowego Niemiec w wieku XIX i właśnie przyjęcia przez Zjednoczone Niemcy wspólnej waluty. A w zasadzie wspólna waluta była podstawą do tego, że Niemcy się zjednoczyły i to był punkt wyjścia do tworzenia wspólnej waluty. I ta wspólna waluta, o czym warto też przypomnieć, jaką jest euro, miała być elementem krępującym niezależność Niemiec. To było bardzo silnie eksponowane, że po to wprowadzamy euro i na co nalegała Francja, aby po pierwsze spowolnić Niemcy i skrępować politycznie państwo niemieckie. Także jeżeli takie przyczyny legły powstaniu tej waluty, to warto się zastanowić właśnie, czy nadal można używać waluty do podobnych celów wobec innych państw. Ale zauważmy, że ten niebywały sukces euro, o którym tutaj tak często mowa jest, no jednak po roku właśnie 2008, kiedy nastąpił ten spekulacyjny krach, uległ zredukowaniu, bo w międzynarodowym koszyku walutowym euro musiało oddać swoją część pozycji juanowi. I dzisiaj, jak wielu na świecie, nie tylko futurystów, ale też fachowców od przyszłości różnych walut wskazuje. Euro jest zagrożone przede wszystkim powstaniem technologii blockchain i kryptowalut, bo nagle pojawiła się możliwość tworzenia Niezależnych od banków centralnych, walut, które dzisiaj skutecznie zaczęły konkurować i z dolarem, i z innymi walutami. Ale generalnie fakt pojawienia się Juana na scenie, nie tylko poprzez to, że w Chinach, Chiny tworzą krytyczne technologie, których już Unia nie jest w stanie wytwarzać i są w stanie wypierać do tej pory bardzo z, tradycyjne przemysły europejskie powoduje cały czas umacnianie się i zdobywanie pozycji konkurencyjnej do euro waluty światowej. Profesor Nowy Ja Ja ponownie tutaj lekko po profesorsku, a sprowokował panów do tego, żeby jednak mieścić się w, w Faktach i to tak bym powiedział ortodoksyjnie. Y Mówienie o tym, że w latach 70. były jakieś argumenty dotyczące budowy Unii Walutowej i formułowano argumenty, które mogły a sensownie nawiązywać do XIX-wiecznych Unii Walutowych, jest prawdą, ale trzeba pamiętać, że system z Bretton Woods, czyli ten, w którym w ogóle związanie waluty z, 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 z zapasami złota i w ogóle z wyznaczeniem parytetu, tej waluty do złota miał sens, no to on właśnie wtedy dogorywał. 73-4 rok to jest już koniec. A to były układy smisoniańskie. Które zakończyły ten system. I między innymi dlatego a Unia, ówczesna Europejska Wspólnota Gospodarcza zarzuciła pomysł budowy pierwszej Unii Walutowej z, z, z jednolitym pieniądzem. To jest dokładnie to, że jakby chciała to wedle logiki jeszcze XIX-wiecznej realizować, ale już się po prostu potem nie dało, dlatego że rozpadł się ten system i te paralele oczywiście są jakoś ciekawe historyczne, ale on właśnie z powodów, o których wspomniał pan profesor Wojciechowski, nie mają sensu, bo tam wtedy to były po prostu inny system walutowy. Zresztą bardzo szkodliwy, dlatego że zamiast uwzględniać potrzeby gospodarki, to przecież ilość pieniądza w gospodarce brała się tylko z tego, ile państwo wykopało kruszcu, bo tyle tego pieniądza było, albo ewentualnie ile wyprodukowało, że tak powiem czy zrealizowało nadwyżki w bilansie płatniczym. To jest Ale po, niemiecka unia, unie, unia Niemiecka walutowa na tym nie polegała. Stąd Unia EWG brało to zupełnie pod innym względem. No, to Brał, jest jeszcze no, inna kwestia. Wie także Pan, na, nie odnosili się do Bretton Woods, e, tylko właśnie budowali coś innego. Jeszcze inna jest kwestia, bo jeżeli byśmy jakby od, od tę historyczną dyskusję odtworzyli, to najbardziej, za najbardziej atrakcyjną akurat nie uznawano nie. Unii Walutowej, tylko Austro-Węgierskiej. No, w kwestia... niemieckim modelu zjednoczeniowym, także żeby patrzono szerzej i niemiecki proces zjednoczeniowy i doktryna też no no Friedricha Lista, czyli silny protekcjonizm. Wolny handel wewnątrz, ale silny protekcjonizm z wspólną walutą był podstawą do stworzenia właśnie koncepcji powstania własnej wspólnej waluty. Bardzo dziękuję. Ja bym zachęcał nas wszystkich do tego, żeby odczekać do, do końca poszczególnych wypowiedzi, bo ja jeszcze chcę jedną mhm, rzecz wskazać. Mianowicie, bardzo często w dyskusji na temat euro i w związku z tym w tej naszej chyba też pojawia się ten argument Grecji jako taki, jakby sztandarowy, że to to jest po prostu, o, proszę, jak to państwo wyszło na tym euro, to jest niestety nie, niedobry przykład. Drodzy Państwo, warto zwrócić uwagę, że Grecja miała problemy, jakie miała w związku z tym, że ona właściwie zanegowała reguły uczestnictwa w euro. Zanegowała. Przecież ona przesyłała nieprawidłowe dane statystyczne, po pierwsze, a nieprawidłowo, że tak powiem, weszła nawet do strefy euro. To nie była wina przecież Unii Europejskiej, albo nie wiem, wszystkich państw członkowskich. To nieprawda, naprawdę. Doskonale zdawano sobie sprawę z sytuacji. Zachęcałem pana do tego, Dobre, żeby liczba. poczekać, prawda? Więc tutaj to, to, to ponawiam tę zachętę, bo ona jest bardzo wartościowa dla dyskusji i dla odbioru tego. Ale krótko mówiąc, musimy sobie zdać sprawę, co, w co ja, czego ja jestem przekonany. Że problem Grecji pojawił się dlatego, że był rezultatem właśnie tych matactw odnoszących się do polityki gospodarczej. Ja już nie mówię o tym, że później też były gorszące widowiska, bo przez rząd Papandreou w ogóle nie rozumiał nawet reguł dotyczących tego, jak, jak się zarządza taką sytuacją. No i druga rzecz, że również nie rozumiał nawet struktury własnego długu. A stąd w pierwsze trzy dni po wybuchu w ogóle tego skandalu, no to przecież papa Andreu mówił o tym, że on ma ochotę wyjść w ogóle ze strefy euro. A potem zwrócił uwagę, że tak bardzo wszystko ucichło, bo wcale takiego wielkiego apetytu na to nie miał. Dlaczego? Bo się okazało, że największy dług to jest ulokowany, ten grecki, poza granicami Grecji. Bo on, innymi słowy, mówiąc o tym, że chce wyjść ze strefy euro, to chciał oszukać swoich własnych. Obywateli, nabywców a, oby, o obligacji e, k, krajowych. Ale to już jest jakby też kwestia argumentacji. Zauważyłem, że, że ta kwestia Grecji momentalnie zagotowała wręcz pana Sadowskiego i pana Bartoszewicza, więc prosiłbym, czy jest riposta? Znaczy, nie, no ja. Zgłaszałem się jako trzeci do odpowiedzi, więc mam nadzieję, że będę mógł się wypowiedzieć, ale riposte chciał dać Andrzej, więc Coś mówi, na że... do tego krótka sprawa w sprawie Grecji. Oczywiście Euro nie było przyczyną o, z problemów w Grecji, tak jak się powszechnie zaczęło uważać, ale no nieprawdą jest, że Unia Europejska nie wiedziała. Podjęto decyzję polityczną, żeby Grecja nie trafiła w strefę wpływów Związku Radzieckiego. Stąd za wszelką cenę, po pierwsze, przyjęto Grecję do Unii Europejskiej, mimo że już wtedy nie spełniała warunków, i za wszelką cenę tę wciągnięto ją do strefy euro. Nawet później ujawniono, że w ramach Unii istniała struktura, grupa, która nie istnieje, miała taki kryptonim, która była doskonale poinformowana o, o stanie finansów, o zadłużeniu. Także nieprawdą jest upowszechnianie informacji, że Unia była zdezorientowana sytuacją ekonomiczną i zadłużeniem w Grecji. No Jeżeli mogę, panie ma pan. Wspaniało taki, takie podejście i taką umiejętność prezentowania Unii Europejskiej jako doskonałego organizmu, cudownego, nie popełniającego błędy, a wszystko złe, które jest w relacjach wewnątrz Unii Europejskiej, wynika z niedojrzałości, niedoskonałości, błędów. Matactwa, jak pan użył, poszczególnych państw członkowskich. Nie, panie profesorze, Grecji. Mówimy ale nie Grecji, tylko, bo panie profesorze, nie mat... mówię o innych państwach. Ale w kodeksie innych państw, nie użył pan pojęcia matactwa, ale używał pan pojęcia czy, czy, czy ocen, że wszystkie, wszystkie te niedoskonałości stamtąd pochodzą. Nie, Komisja Europejska, Parlament Europejski potrafi bardzo kreować politykę. Ja jeszcze raz podkreślam słowo politykę, bo właśnie na tej polityce kreuje się nieprawidłowości, kłamstwa i oszustwa i one wprowadzają reguły, które. Właśnie zaburzają moją akceptację do uznania, że w takich, w takich relacjach państwo członkowskie, państwo narodowe ma utrzymanie czy, czy ma prawo utrzymać własną pozycję i wypełnić oczekiwania wobec obywateli. Ja chcę bardzo jednoznacznie podkreślić, ja jestem bardzo za procesami e, wspólnotowymi, ja jestem, mam ogromny e, problem z zaakceptowaniem e, matactwa ze strony Parlamentu Europejskiego, osoby, prawie stu parlamentarzystów, którzy podlegają, e, czy podlegali ocenie prawnej e, kwestionującej ich e, prawidłowość funkcjonowania, tak samo kwestie zarzutów do strony Komisji Europejskiej i poszczególnych osób tam pracujących. I to nie, wi nie, nie widzą panowie w tym problemu. Nie widzą panowie też w tym problemu, że, a nawet zbagatelizowaliście, że mm, przyjęcie abstrakcyjnych założeń, na przykład z Maastricht, nie, nie robi żadnego, żadnej różnicy. To tak naprawdę to możemy ustalić jakiekolwiek inne założenia, inne reguły. Pan profesor powiedział, że wszystko, co jest nadmierne, jest szkodliwe. I taki nie, patrząc na doświadczenia różnych gospodarek, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest poziom nadmiernego zadłużenia, jaki jest poziom nadmiernego deficytu. My możemy się umówić, że nadmierne jest coś na jakimś poziomie, ale to też jest polityczną decyzją. Więc trzeba tak naprawdę zastanowić się, w czym my uczestniczymy i na ile. To, co, to, do czego chcemy wejść, jest realne albo nie, a ile jest politycznym tylko układem i oczywiście niesie dla nas polityczne decyzje, ale skutki realne, społeczno-gospodarcze. Ja wrócę do tego OSR-u. Ja nie powiedziałem, że OSR-y w Polsce są lepsze niż w Komisji Europejskiej, w Parlamencie czy w ogóle w Europie. Ja powiedziałem, że one są też niedoskonałe, ale są. Pan profesor powiedział, że Europa robi OSR-y. Proszę mi pokazać, jeszcze raz zadam to pytanie. Proszę mi pokazać OSR dla Zielonego Ładu. Nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Europa nie potrafi zdefiniować pojęć, którymi się posługuje. Nie ma dzisiaj i jeżeli się mylę, proszę mi powiedzieć, gdzie, jak definiowane jest pojęcie głębokości zmian wynikających z Zielonego Ładu, żeby mógł napisać jakikolwiek OSR, a się zajmuje oceną wartości ekonomicznych, korzyści, kosztów, efektów zaniechania, Jestem w stanie dużo zmierzyć, ale tylko wtedy, kiedy będę miał ramy przedsięwzięcia, zdarzenia, które, o którym mówimy. Nie ma dzisiaj sytuacji, w której ktokolwiek jest w stanie powiedzieć, jak głęboko ta ideologia w wielu obszarach, które podejmowane jest w Komisji Europejskiej, będzie implementowana, czy będzie próbowana narzuca, być narzucana poszczególnym państwom członkowskim. I w tym odpowiadam swoim, swoim, swoją obawą. Skoro nie wiem, w jakiej grze uczestniczę w wymiarze fiskalnym, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo pan profesor też ciekawie na samym początku powiedział, że nie ma do końca dowodów na to, czy wejście jest pozytywne czy negatywne w, w, w korzyściach ekonomicznych i kosztach, kosztach i korzyściach gospodarczych. Więc, skoro nie mamy na to dowodu, a mamy niepewność bardzo dużo w obszarze fiskalnym i prowadzenia przez, polityk, przez Europę polityki, która no ja nie jestem w stanie powiedzieć, drodzy panowie, Jakie następne kroki na przykład w tematyce zielonego ładu, który które jest tylko hasłem sprowadzanym oczywiście do fotowoltaiki, do OZE. Możemy na, tym, na ten temat dyskutować, bo ja powiem jedną, jeden taki drobny przykład. Ilość energii w, 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 wkładana do wytworzenia energetyki, elektrowni jądrowej i energii, którą energetyka jądrowa generuje dla gospodarki to jest 1 do 80. Ilość energii, którą trzeba zużyć dla wytworzenia energety energetyki węglowej i ilość, węg ilość energii, którą ta energetyka węglowa nam wytworzy, jest 1 do 50. A wiecie panowie, ile jest w wiatrakach? 1 do 2. To znaczy, że my jesteśmy wkładani znowu w ideologię, której, której przekonuje się nam polityczną decyzją, że coś jest korzystne dla gospodarki. Więc odpowiadam, skoro. Widzę wiele fałszu i nieprawidłowości w tworzeniu polityk, to ja nie mogę ze swojej strony, jako państwo członkowskie, zdecydować się na oddanie elementu tarczy ochronnej, bo tak traktuję politykę pieniężną, umiejętność reakcji na sytuację, w której polityka fiskalna staje się całkowicie nieprzewidywalna i ona mi odbiera możliwość ochrony w sytuacji, kiedy ta nieprzewidywalność w całości zacznie być implementowana, więc nie mając możliwości, dlatego zadaję pytanie. Powiedzieliście, panowie, że są oceny skutków regulacji. Powiedzcie, pokażcie mi miejsce realnie, powiedzcie naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć koszt implementacji Zielonego Ładu, nie ideologicznie w hasłach, tylko w konkretnej wartości pieniężnej i w konkretnych kosztach dla poszczególnych gospodarek w ramach sektorów, które to jest implementowane. Nie ma takiej informacji. Jest Pewien narzut, pewne oczekiwanie teraz została uchwalana AFIR rozwiązanie, które ma budować. Publiczne stacje ładowania samochodów elektrycznych. Nie ma informacji, ile ma to kosztować państwo członkowskie, ile to będzie kosztowało gospodarkę i społeczeństwo, jakie to skutki w wymiarze zmian w polityce fiskalnej, bo przecież będzie trzeba przesunąć pieniądze, będzie generowało, jakie, to, jakie te wszystkie zmiany, jak wpłyną na inflację, jak spowodują podwyższenie kosztu produktów i usług. Proszę zwrócić uwagę, jeden tylko, jedno tylko rozwiązanie: sprawozdawczość ESG: absurdalne. Sprawozdawczy, która niczego nie, do niczego nie prowadzi, nie daje żadnej wartości korzyści dla gospodarki, ma w Polsce według wyliczeń Ministerstwa Finansów, obecnego Ministerstwa Finansów, bo tak panowie łatwo kwestionujecie, mówicie 8 lat, jakieś, jakby to była jakaś choroba wrodzona. Ja mogę powiedzieć, że taka sama choroba wrodzona jak 8 lat poprzednich, czyli 16 lat mamy rozwalania instytucji, podważania funkcjonowania państwa, teraz te pół roku też nie lepiej funkcjonuje. Te ta sprawozdawczość w ESG będzie nas kosztować 10 miliardów euro. Złotych, przepraszam. 10 miliardów, czyli rocznie miliard. Sprawozdawczość dołożona. Tylko jedna drobna rzecz. Ja nie wiem, co jeszcze Komisja Europejska z parlamentem i za zgodą polityczną, bez uzgodnienia z obywatelami państw członkowskich jest to realnie realizowane. Nie wiem, po prostu ja nie wiem, w co jest. Profesor Wojciechowski, znaczy, proszę. Po tak? pierwsze, to, 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 to oczywiście w Polsce też regulacje są czasami to kompletnie nisłe i absurdalne. Tak samo jak i pewne regulacje, które są na poziomie Unii, też są kosztowne albo niedoszacowane, albo przeszacowane. To różnie bywa, tak, natomiast co do Zielonego Ładu, tak, to powiem tylko tyle, że to nie jest jeden, to nie jest, oczywiście zgadzam się, że to nie jest zdefiniowane, ale to jest zdefiniowane jak Fit for 55, jest powiedzmy kilkadziesiąt różnych dyrektyw, tak samo jak i, nie wiem, pak migracyjny to jest kilkanaście różnych dyrektyw i, i regulacji czy rozporządzeń. To wszystko jest w pakietach, tak. I dopiero jak są procedowane poszczególne pakiety, to dochodzi do jest, jest biała księga, są, są wyliczenia, są wyliczenia państw członkowskich, jest proces deliberatywny, tak, uzgadniania, ile to się opłaca. I ja w tych procesach uczestniczyłem. Wiem, jak była prowadzona polityka klimatyczna, ile myśmy, jako ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którym byłem wiceministrem, również wiceministrem był profesor Artur Nowarfak, trochę w późniejszym okresie, ale za czasów pana ministra Sikorskiego, jak jakżeśmy próbowali pokazać, że Polska będzie na przykład, bardziej, jak gdyby w wprowadzaniu tak zwanych ETS-ów, czyli certyfikatów klimatycznych, ile Polska tak naprawdę będzie traciła i chcieliśmy powiedzieć, że to powinna być wspólna odpowiedzialność Unii Europejskiej, natomiast koszty, tak, implementacyjne powinny być troszkę inaczej rozłożone i to się udało, tak, więc Polska prowadzi swoje analizy tak samo i ma, ma urzędy Ministerstwa, które prowadzą, i to jest nasz wkład w tym procesie, pod warunkiem, że jesteśmy na początku tej ścieżki, tych negocjacji, tak? a nie ideologii. Tak? Oczywiście jest pewna ideologia też tworzona, no, powiedzmy, przez różne środowiska na każdym etapie tego procesu, tak? ale takie, takie same ideologie również zaburzają, jak gdyby, procesy, procesy, Kreowania polityk publicznych w każdym państwie członkowskim, również w Polsce, tak? nie będę wspominał wielu innych regulacji czy ideologii, które wpływały na pewne polityki publiczne, tak? Więc to, że to się wszystko zmienia, tak, to nie znaczy, że tych obliczeń nie ma, tak, i Polska w tym procesie uczestniczy. Jeżeli Polska byłaby w strefie euro, to w Eurogrupie mielibyśmy mocniejszą pozycję, w definiowaniu tego kierunku gospodarki czy zmian społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej, a nie mniej, a teraz mamy mniejszy, tak? bo jesteśmy na końcu tego procesu, a nie na początku. Tak? To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia, która się to pojawia, to jest to, że. W tym procesie, jak gdyby tej legitymacji, może powiedzieć demokratycznej, no wkłada się pewne elementy matactwa, bo są tak? mocne słowa matactwa. Tak? Znaczy, ja, ja wiem, że to jest tak, że w Polsce łatwo powiedzieć, tam gdzieś tam za granicą dochodzi pewnych rzeczy, które ktoś nam narzuca, tak? i tam dochodzi do tych wielkich skandali, ale póki co to mamy gigantyczne erupcje skandali, o który się dowiadujemy w polskim procesie, tak, który sprawowania władzy przez ostatnie 8 lat. Mówi pan 8 lat, no, takiej erupcji, tak, skandali, afer, jaką mamy teraz obecnie i komisji śledczej, która co chwilę odkrywa jakieś skandale, to nie wiem, czy jakieś państwo członkowskie ma, miało w historii e, ostatnich e, kilku lat. I jeszcze ostatnia sprawa Grecji, tak, to, to nie jest tak, że Unia Europejska narzuciła coś Grecji, tak, to euro, tak? No Absolutnie, tak? Znaczy, Grecja suwerennie podjęła decyzję o wstąpieniu, wejściu do strefy euro, a następnie to, co miało miejsce, to była efekt połączonej rozrzutności, tak? Bo miała niższe koszty finansowania swego długu publicznego, ponieważ była taka premia z powodu wejścia do strefy euro i w sposób rozrzutny finansowała pewne białe słonie doszło dochodziło do tej megalomalni gigantomalni bardzo dużo wydała na rozwój infrastruktury nie była w stanie spiąć budżetów i dochodziło do tych wszystkich fałszyw, ale statystyk wysyłanych do Eurostatu i to doprowadziło do sytuacji takiej że przed kolejny rząd który powiedział odkrywam prawdę tutaj jest wielka dziura spowodowana przez moich poprzedników i wtedy doszło do tego, że doszło do tej spirali, kiedy spirala płynności, tak, braku możliwości sprzedaży obligacji greckich, przerodziła się w ryzyko niewypłacalności, które się zmaterializowało, i wtedy właśnie strefa euro, wspólnie z Międzynarodowym Funduszem przyszły Grecji na pomoc. Czyli to nie był kryzys strefy euro, tylko kryzys zaduszenia Grecji, spowodowany naturalną koncepcją, taką, że. Tak naprawdę politycy dążą do pewnej rozrzutności, do pewnych polityk populistycznych, które rozrzucają pieniądze w sposób niezrównoważony i powodują kryzys zadłużenia. Więc te efekty oczywiście są, jeżeli chodzi o kwestie tych parametrów tak, fiskalnych, tych tak zwanych kryteriów masowych, do których Polska powinna dążyć, jeżeli chcielibyśmy wejść do strefy euro. To oczywiście, one stabilizują sytuację gospodarczą w Polsce, gdybyśmy je spełniali. Tak? Dzisiaj nie spełniałam żadnego z tych kryteriów. To nie oznacza, że nie powinniśmy dążyć do spełnienia tych kryteriów, które zapewniono nam stabilność gospodarczą, czy finansową, fiskalną, jak i również gospodarczą w dłuższym okresie czasu. I te parametry to wyznaczają. Więc te parametry traktujemy jako azymut dobrej polityki gospodarczej, nawet jeżeli do strefy euro nie wchodzimy. I tak powinniśmy je traktować a docelowo myśleć o tym, kiedy chcemy wejść do strefy euro. Profesor nowak far Historia integracji walutowej w ramach właśnie strefy euro wskazuje raczej na to, że nikt nikogo nie przymuszał do przyjęcia euro i wejścia do strefy euro. Jedynym kluczem jest spełnienie kryteriów konwergencji. Historia ta natomiast wskazuje, że Komisja Europejska, która miała tutaj i ma nadal w tym procesie znaczny głos, a sporą wagę ma ten głos, to raczej szła na rękę, Państwom, które właściwie spełniały kryteria konwergencji, tylko nie chciały wejść, przystąpić do strefy euro. Jak porównamy stosowanie kryteriów konwergencji wobec Finlandii i Szwecji, które miały bardzo analogiczną sytuację w, w zakresie zwłaszcza stabilizacji kursu walutowego. No to Finlandia chciała wejść do strefy euro i tutaj a tak zinterpretowano ten, ten, to kryterium konwergencji, że ona weszła. Natomiast Szwedzi wyraźnie wskazywali, że mając bardzo podobną sytuację, taką analogiczną, po prostu oni nie za bardzo chcą wejść do strefy euro i Komisja Europejska nikogo tutaj nie naciskała i w związku z tym oni pozostają poza strefą euro, bo się po prostu tam nie wybierali. A były Na, też referenda w Szwecji. Tak, to jest, to jest przyczyna, przyczyna gospodar polityczna. Natomiast ta, e, formuła e, prawna była dokładnie, dokładnie taka. Natomiast w odniesieniu do tej kwestii, która właściwie stref, strefy euro nie dotyczy, ale która tak bardzo Pana interesuje, czyli tam wyliczenie kosztów tego, tego ładu, to gdybym ja był naszym widzem, to bym oczywiście najpierw się. Z, z metoda badawcza tak? to była taka, że najpierw bym się orientował, co się składa na ten na Zielony Ład, jakie konkretne akty, po czym bym się skierował do strony www.europa.eu i tam po prostu postarał się o to, żeby poszczególne te akty prawne odnaleźć i odnaleźć ich OSR-y, bo osr -y tam są, bo a nie, słysza, nie są, w, nie są w pełni, a dlatego, że to jest jeszcze formuła przecież otwarta, realizowany jest słysza, ten, na ja ten Zielony robię, Ład. Ładnie. A, no, oczywiście. Nie wiem, to nazywa się. Nie wiem, mówiący Może wejdę teraz w słowo, bo to już trochę inna tematyka. Tak, Natomiast jest, zostało nam z tego, co widzę, dosłownie ja 12 minut. I ja mam pytanie tutaj teraz, tak nietypowo, ponownie y, zadam je zwolennikom wejścia do strefy euro, bo tutaj kilka odpowiedzi wstecz. Y, dr Bartoszewicz powiedział, że on by chętnie posłuchał na temat tych korzyści typu zmniejszenie ryzyka kursowego, tańszy pieniądz, tylko żeby właśnie to było w twardych danych, w liczbach, co my możemy zyskać. Myślę, że to interesuje no, po prostu społeczeństwo. Twarde, konkretne liczby. Może profesor Wojciechowski, czy ja mamy mam, takie ja ma, ja dane? Ja myślę, że mamy te dane, bo ja podawałem się na, 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 na raport, który swego czasu przygotowała polityka Insight, co my tracimy, nie wchodząc do strefy euro. I ja powiedziałam, były tam skutki mierzalne, skutki potencjalne i skutki niemierzalne. W skutkach mierzalnych bilans jest na plus. tak? Niższe koszty transakcyjne od procent do 1,5% PKB, niższe oprocentowanie kredytów to jest 0,6% PKB, niższe koszty obsługi długu 0,3% PKB, udział w zyskach Europejskiego Banku Centralnego 1,1% PKB, i jednorazowa wymiana walut kosztuje nas 1% PKB, łącznie skutek pozytywny 1-1,5% PKB. To są te mierzalne. Niemierzalne, czyli potencjalne, to jest wzrost eksportu, szybszy wzrost inwestycji i konsumpcji, niższa stabilność wzrostu potencjalnego, to jest związane właśnie z tym elementem. O którym mówiłem wcześniej, czy jak gdyby własnej polityki monetarnej, która może na to wpływać, następnie niższa konkurencyjność gospodarki potencjalnie w wyniku właśnie tego, że mamy własną politykę monetarną, to wszystko jest potencjalne, ale nie, 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 nie trudne do oszacowania. Większe ryzyko wystąpienia banki cenowej to też jest in minus. Przejściowy wskutek wzrost inflacji, wskutek zaokrąglenia cen, tak zwany efekt Cappuccino, przeciętnie bliski 0, ale tak naprawdę wynosi, no powiedzmy, w tych państwach naszego regionu 0,4% tak, wobec, mówimy o inflacji. Tak. To jest niewielki, niewielka rzecz, natomiast w dłuższym okresie czasu tego efektu nie było, nie jest, nie jest on istotny, ponieważ inflacja w strefie euro jest generalnie niższa. I wreszcie skutki są kolejne, to są skutki, skutki tutaj sprawdzam, skutki tak zwane niemierzalne, to jest tak, mniejsza niezależność w prowadzeniu polityki gospodarczej państwa, to jest konkretny skutek in minus, mniejsze ryzyko związane z kredytami walutowymi, to jest in plus, mniejsza podatność na ataki spokojne i skutki wyrzutów finansowych, Dostępność do środków przeznaczonych tylko dla członków strefy euro, na przykład z europejskiego mechanizmu stabilności, to jest im plus. Koszty związane z kosztami wsparcia dla państw strefy euro, na przykład tych dotkniętych kryzysem fiskalnym, to mieliśmy w przypadku Grecji taką, taką sytuację. Większy wpływ na decyzje polityczne dotyczące Unii Europejskiej, większa współzależność w skali globalnej zwiększająca bezpieczeństwo Polski. To są wszystko te niemierzalne, które trudno wymierzyć w sposób modelowy, Niewątpliwie moim zdaniem bilans jest na lekki plus, jeśli chodzi o te wszystkie potencjalne i niemierzalne, prawdopodobnie, ale również z, z większym plusem, jeśli chodzi o skutki mierzalne, które były policzone już przez kilka think tanków, ekonomistów. Więc generalnie wydaje mi się, że ta dyskusja powinna trwać, ale te wszystkie argumenty przede wszystkim powinny być przedstawiane obywatelom, żeby oni mogli w sposób. Tak naprawdę rzeczowy, odnosić się do tych skutków, a nie, a nie ulegać no, tylko jakimś powiedzmy propagandowym w to czy w drugą stronę argumentom, które, no, może być bardzo mocno ideolizują tą, 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 tą dyskusję wokół strefy. I zaraz przekażę go z drugiej stronie, tylko dla porządku zapytam, czy pan profesor jeszcze chce uzupełnić tę wypowiedź? Tak, o jeden pewnie skutek niemierzalny, ale z mojego punktu widzenia ważny. Ja myślę, że dla wielu um, widzów również będzie on ważny. Mianowicie to jest taki argument, że ja Chcę widzieć odpowiedzialność i również możliwość rozliczania polityków za ich politykę fiskalną i ewentualnie również monetarną, jeżeli oczywiście uznamy a prezesa Narodowego Banku Polskiego za jakiegoś uczestnika tutaj tej gry politycznej. I a wejście do strefy euro zwiększa tę rozliczalność. Bo to jest przecież więcej reguł dla nich, nie dla nas, dla nich. A oni mają spełnić te, wypełnić te reguły i później nam pokazać, że zdołali je wypełnić rzetelnie, prawidłowo, zgodnie z literą tych reguł. Mało interesuje mnie taka, taka, takie wykonywanie owych polityk, które tych reguł w ogóle nie mają albo te reguły są nieujawniane obywatelom. Więc w tym zakresie widzę tutaj właśnie coś, co jest dla mnie wartościowe i dla pewnie wielu osób w Polsce będzie to wartościowe również. Pan Andrzej Sadowski. Nie ulega wątpliwości, tak jak tutaj wymieniamy się bardziej poglądami, niż bardziej poglądami, że wszystkim nam zależy, aby polska polityka monetarna była prowadzona w sposób przewidywalny i zdrowy. I czy to doprowadzi do przyjęcia euro? To jakby jest inna kwestia, natomiast kwestia odpowiedzialności, rozliczeń jest też poza dyskusją, także sądzę, że jest to element poza nawiasem naszej dyskusji. Ale przypomnę raport Banku Anglii. Bank Anglii był promotorem przyjęcia euro w Wielkiej Brytanii. I po dekadzie czy raczej dłużej, nie pamiętam już w tej chwili roku wydania tego raportu, stwierdził, że jednak nieprzyjęcie euro przez Wielką Brytanię było jednak korzystne i że Bank Anglii mylił się w swoich wyliczeniach i ocenach z tego względu, że... Utrzymanie konkurencji walutowej jest też jednym z elementów konkurencji gospodarczej, która w Unii Europejskiej póki co cały czas funkcjonuje mimo różnych e, ograniczeń. Zauważmy, że przyjęcie euro spowodowało tylko wolny przepływ pieniądza, bo towary wewnątrz Unii wcale tak już swobodnie nie przepływają ze względu na e, regulacje, które zostały utrzymane. Ale. Żeby spłętować dzisiejsze spotkanie, chciałbym odwołać się do przykładu Panamy. Otóż w Panamie mamy konstytucyjnie zagwarantowane też obecność dolara jako waluty państwowej i kilka lat temu, czy po krachu, właśnie 2008 roku, zaproponowano wpisanie do Konstytucji Panamy. Euro, co wtedy się nie udało, bo skoro dolar nie spowodował, tak wprowadzono, chciano dopisać euro, że było trzecią walutą w tym państwie, ale skoro przyjęcie nawet dolara nie spowodowało, że Panama wyglądała jak jeden jedno z państw należących do USA, to okazuje się, że kolor farby na banknocie no nie ma większego znaczenia, bo gdyby od zmiany koloru farby na banknotach, które są w obiegu, zależał nasz dobrobyt, to ja jestem za przyjęciem euro tu i teraz bez żadnych dyskusji, jeżeli to ma się przyczynić naszemu wzrostowi dobrobytu. Ale niestety sam kolor farby, jak to pokazuje przykład Panamy, tego nie czyni. Doktor Bartoszewicz, bardzo krótko prosimy. E, to, to, co i z czym się zgadzam, pan, panie profesorze, to to, że chciałbym, żeby oczywiście proces podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych zawsze był transparentny. Problem polega na tym, że e, to, co się dzieje w Komisji Europejskiej i w Unii Europejskiej, tam nie jest mniej transparentne niż to, co się dzieje na poziomie państw narodowych. Ja oczywiście zgadzam się z wieloma patologiami, które na poziomie państw narodowych i państwa naszego wystąpiły i, i zobaczymy oczywiście, jakie będą wyniki ostatecznie tych komisji śledczych, bo nie jedne komisje śledcze w Polsce już były, nie jednego polityka oskarżano, a potem efekt był zupełnie inny. Chciałbym też wiedzieć, że w państwach poszczególnych, które wstąpiły do strefy euro, zakładam, panie profesorze, że te wyliczenia na poziomie procenta, półtora procenta korzyści e, też powstawały w poszczególnych państwach członkowskich, w poszczególnych państwach, które wchodziły do strefy euro. No problem polega na tym, że nie widać ścieżek wzrostowych, które by po wejściu do strefy euro radykalnie powodowały, że te państwa zyskują po procent, półtora czy 2% dodatkowego wzrostu, więc przeciwnie, średnia wartość e, dynamiki wzrostu w, w strefie euro jest o no, wiele niższa niż e, na poziomie całej Unii Europejskiej, już nie mówiąc o tym, że jest nieporównywalna z tymi krajami, które nie są w strefie euro. Dyskusja, mam nadzieję, że będzie trwała. Ja chciałbym i namawiam Państwa do tego, żebyśmy właśnie nie tylko i wyłącznie patrzyli w kontekście wyizolowanych parametrów, które dotyczą scenariusza, wchodzimy lub nie wchodzimy w ramach samej polityki pieniężnej. Politykę gospodarczą i społeczną trzeba oceniać w całości. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że łączenie ją z tą wiedzą, którą dzisiaj mamy o skutkach błędnej prowadzenia polityki fiskalnej, powinno być brane pod uwagę. I jeszcze jedna, już ostatnia rzecz. Różnica w oddaniu prawa decydowania na poziom europejski w stosunku do tego co posiadamy na poziomie państwa członkowskiego jest następująca. Jeżeli a i tu się panowie zgodzą na pewno, bo jeżeli nie odpowiadała wam przez 8 lat prowadzona polityka czy obywatelom Rzeczpospolitej, to co obywatele zrobili? Zmienili rząd. Więc mogą nawet doprowadzić do sytuacji a nowy rząd, jeżeli zachowa się i parlament, jeżeli zachowa się Fer, to zdejmie te wszystkie absurdalne rozwiązania, które były. Ja nie wierzę w to, że zdejmie, bo raczej nawet instytucji nie likwiduje, które były patologiczne i przejmuje je i traktuje to jako obszar zawłaszczenia. Ja powiedziałem, że niczego władza niczego nie odda. Ta władza dokładnie będzie rozszerzała prerogatywy własne na poziomie państwa członkowskiego i to dokładnie robi. Ale spróbujcie, i teraz tak, jeżeli nawet absurdalne prawo, bo mówiliśmy o polskim ładzie, absurdalne, ja byłem totalnie przeciwny. Tylko teraz jest okazja, żeby to zmienić. Jest zmieniane prawie nic albo w ogóle. Ale spróbujcie zmienić decyzję Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej. Na, z, z poziomu państwa członkowskiego w jakimkolwiek podatku, w czymkolwiek, wszystko, co jest, co, co jest dzisiaj rozstrzygane i będzie zaakceptowane, sposób odwrócenia tej decyzji jest niemożliwy. Znaczy my wchodzimy w rozwiązanie, w której tylko z jednej strony będą rozwiązania realizowane, a my nie będziemy mogli to zmienić. Na poziomie państwa członkowskiego jestem w stanie to zrobić. A ja jako człowiek, który szanuje wolność i prawa obywatela, mówię to jest najwyższy poziom prawa obywatela i prawa wolności najbliższy wymiar demokratyczny, nawet jeżeli z tym rządem jednym czy z drugim się nie zgadzam, ale mam pewne prawa. Jestem całkowicie oderwany od tego, co się dzieje na poziomie Komisji Europejskiej i ta, ten brak transparentności, panie profesorze, bez względu to, jak będziemy zaklinać rzeczywistość i mówili o różnego rodzaju procedurach, one są bardzo nieczytelne, niezrozumiałe dla obywatela i dalekie od tego, jakie są rzeczywiste jego potrzeby. Je, jestem daleki, z nie nie, mogę? Nie, nie, no, no hmm. przecież było Ośmiewa o pana tyle, że ja nowe. mam zaklinać rzeczywistość. Ja nie zaklinam rzeczywistości, a dla pana wiedzy to przykładem tego, tego obszaru, na przykład regulacyjnego, w którym Unia Europejska się wycofuje z regulacji, jest szeroko pojęte prawo rolne Unii Europejskiej. Pewnie pana, pewnie pana doktora to nie interesuje. interesuje no bo, bo przeciwnie, no właśnie, panie to warto tam znać. Tak, to Niemcy, bo Niemcom przestało pasować A Niemcom pasowało, oczy, to byśmy mieli. Ale oczywiście oczy, oczy, Cieszę się już tak konwergencja poglądów następuje. Bo <laughs> I warto rozmawiać, i się z tego bardzo cieszę. No pierwsza uwaga to jest taka, że no i tak na końcu dnia i tak w tym procesie demokratycznym. Jacyś merytokraci tak naprawdę decydują. W tym wypadku jest pan profesor Glapiński. Czy jesteśmy z tego dumni, czy jesteśmy z tego zadowoleni? To jest kwestia do dyskusji, tak? W innym przypadku moglibyśmy być częścią, pan profesor Glapiński mówi, częścią Europejskiego Banku Centralnego i współdecydowałby o polityce pieniężnej. Druga kwestia to jest taka, że jednak w dalszym ciągu państwa aspirują do strefy euro, czego przykładem jest to, że również Bułgaria jest w toku. Przyszły rok zobaczymy, jak to pójdzie. Również Rumunia zgłosiła swój akces. Prawdopodobnie stanimy w tych kilku procentach PKB, wśród państw, które w 10% PKB, które nie, nie wstąpiły do strefy euro. Co, co, co świadczy o tym, że może nie mamy takich aspiracji. Ale dlaczego nie? Trudno powiedzieć, ponieważ wszystkie te państwa, które wstąpiły do, do strefy euro i dokonywane były badania opinii publicznej według Eurobarometru, obywatele tych państw nie są bardzo wolni z tej decyzji i się cieszą z tego, że wstąpili do strefy euro. Oczywiście Polska w ostatnich latach, powiedzmy 30 latach jest, e, i tu się chyba zgadzamy, jest państwem sukcesu, ale ten sukces nie wynika z faktu, czy byliśmy w strefie euro, czy nie jesteśmy w strefie euro, tylko przede wszystkim z pracowitości Polaków i z faktu, że mamy zróżnicowaną gospodarkę, solidny system bankowy i przede wszystkim stosunkowo niższe koszty pracy i dlatego jesteśmy państwem doganiającym. Także tu do tego nie ma nic wspólnego, czy jesteśmy w strefie euro, czy nie. Po prostu doganiamy szybciej Europę, bo my mamy niższe koszty pracy. to sprawa, dosłownie jedna słowo. Kwestia. Padł argument, że zwiększa się nasze bezpieczeństwo poprzez przyjęcie euro. Zauważmy, że Ukraina rozbrajając swój arsenał nuklearny miała gwarancję wszystkich największych mocarstw na świecie i to też nie pomógł. Niestety bardzo żałuję, ale musimy postawić tutaj kropkę. Widzę pole do kontynuacji tej debaty, już może nawet szerzej o całej Unii Europejskiej. Kto wie, może uda się ją zorganizować. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.